Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w Lokciu na Poczach. Dzisiaj z nami Piotrek, ale szerzej znany na Twitterze jako, no właśnie, jak tę ksywę czytać? Z angielskiego Bakaro czy Bukaro? Skąd taka ksywa? Bo no to ciekawe. Akurat tego do końca nie jestem w stanie wytłumaczyć, bo gdy zakładałem konto na Twitterze, to nawet zakładałem, że jak będzie tam 10 obserwujących, to będzie dość, także wziąłem sobie. Prawdopodobnie oglądałem film o takim samym tytule i nie miałem co wpisać, wpisałem. Zakładałem dość dużo kont, tak prawdę mówiąc. Znaczy miałem kilka kont na Twitterze przez parę lat. Wszystkie gdzieś później porzucałem, bo właściwie tylko miałem do tego, żeby obserwować innych ludzi. No a tutaj się tak potoczyło, że wybrałem jakąś pierwszą lepszą nazwę i tak zostało. Piotrek, ja obserwowałem Twoje konto, już zaobserwowałem wcześniej, dlatego że można było tam bardzo dużo ciekawych newsów znaleźć, no i też o piłce na Ukrainie, którą też się trochę interesuje, w ogóle o piłce z tamtych rejonów, także o piłkarzach polskich, ukraińskich, sporo tych newsów dawałeś, ale od pewnego momentu stałeś się taką niesamowitą platformą wiedzy o tym, co się dzieje tak naprawdę podczas wojny na Ukrainie. Podajesz dalej linki, podajesz dalej niezwykle ciekawe informacje. Tak jakby czujesz poczucie takiej misji z racji tego, że jeździsz często na Ukrainę, jak wiemy, masz tam sporo znajomych. Jak to się stało, że stałeś się taką jakby takim pasem transmisyjnym dla wielu Polaków właśnie odnośnie informacji dotyczących tego, tej, co się dzieje, no, tej zbrodniczej agresji Putina na Ukrainę? No, powiem szczerze, że nie wiem. No, nie wiem, co mam odpowiedzieć za bardzo, bo ja sam się zastanawiam nad tym. Ja właściwie no, nie spałem tej nocy, kiedy to się wszystko zaczęło, bo miałem jechać na Ukrainę. Byłem umówiony ze wszystkimi osobami. No, mogę powiedzieć, że właściwie na początek się umawiałem z osobami ze świata ukraińskiej piłki. Miałem zaproszenia na Dynamo, na Szachtar i też przede wszystkim na Metalizm. Bardzo chciałem jechać do Charkowa. Tam dostałem od głowy klubu zaproszenie. Miałem jechać, zobaczyć, jak ten Metalizm się wskrzesza, jak są w niego te miliony na nowo pompowane. Chciałem widzieć, no już miałem okazję widzieć w tym roku na żywo Metalizm, ale w Kijowie chciałem teraz jeszcze zobaczyć całą tą atmosferę, no bo to był mecz, można powiedzieć, rundy, to był mecz Pucharu No tak. Ukrainy. Wiadomo, że gdyby ten Metalizm awansował później dalej, to każdy kolejny mecz byłby meczem rundy, natomiast rozmawiałem z tymi ludźmi wszystkimi, z piłkarzami też, jak to widzą, bo w poniedziałek było to wystąpienie prezydenta Rosji, gdzie już zaczęło się coś powoli dziać, chociaż ludzie na Ukrainie cały czas byli przekonani, że nic złego się nie stanie, wszyscy byli spokojni, może nie wszyscy, ale większość ludzi była, duża większość, 95% ludzi była spokojna. Koledzy, którzy żyją w Kijowie cały czas, właściwie też mnie zapraszali i mówili, że spokojnie przyjeżdżaj. Ktoś się tam oczywiście śmiał, że no, nie masz się co bać, bo i tak przyjedziesz pewnie, żeby nas bronić, więc tutaj akurat, no tak sobie żartowali, ale raczej był duży luz, duży spokój. No i tej nocy właśnie, była środa, zacząłem pisać, upewniać się jeszcze wśród tych znajomych, plus jeszcze tak mi coś przyszło do głowy, żeby popytać innych, żeby to takie, żeby później na przykład napisać o tym coś na Twitterze, jak prezesi, prezydenci, ci oligarchowie też niektórzy, jak oni to widzą, jak widzą start w tych rozgrywkach. I tak się złożyło, że niestety, znaczy, że wszyscy wtedy, w środę wieczorem była taka informacja, że będzie spotkanie właśnie tych wszystkich prezesów klubów i okaże się, czy gramy z kibicami, czy nie gramy w ogóle, czy przenosimy ligę.
No i dużo, dużo osób mówiło, że raczej będzie bez kibiców, no więc już myślałem, że będę lecieć w piątek. Tak myślałem, że samolotem nie polecę, więc przygotowałem sobie auto, już wszystko było gotowe. Niestety się nie udało, no i w piątek, przepraszam, w środę wieczorem, właściwie to w czwartek nad ranem, pomyślałem sobie jeszcze, że zobaczę, co ten Putin mówi, bo to wystąpienie było chyba nieplanowane wtedy. No i słuchałem tego i coś powiem szczerze, że mi się bardzo nie spodobało. Bardzo się zaniepokoiłem. Chwilkę po zakończeniu tego wszystkiego, tego przemówienia, tej, no nie powiem szopki, ale no wiadomo, no to jest gdzieś tam z góry planowane wszystko było. Powiedzmy tego przemówienia prezydenta Rosji. Skandalicznego, Piotrek, nie bójmy się Tak, tego. tak, tak, tak. Tak, no, chwilkę później pojawiły się jakieś pierwsze zdjęcia, pierwsze nagrania wybuchów. I to oczywiście nie tych stref, które były wcześniej okupowane, i Rosja zaczęła wojnę na pełną skalę, bo wojna już trwa 8 lat, od 2014 roku. No ja w tym samym czasie, no, można powiedzieć, że przeszły mnie ciarki po plecach, chociaż ja cały czas myślałem, że to będzie właśnie maksymalnie zniszczenie lotnisk i powiedzmy jakichś tam baz wojskowych maksymalnie. No, ale jak później gdzieś tam widziałem dym z bloków w Kijowie, to wielki niepokój naprawdę. No i w tym samym momencie zacząłem wszystko wrzucać, to co widziałem, to co było takie pewne, zacząłem wszystko wrzucać na Twitter. W tym samym czasie też zacząłem pisać do tych ludzi, z którymi, no nie wiem, 8 godzin wcześniej pisałem, którzy nie byli w ogóle świadomi, może nie tyle świadomi, którzy w ogóle zlekceważyli, którzy się nie spodziewali tego ataku. No, oni też byli przerażeni. Niektórzy wyjeżdżali. Napisałem do Tomka Kędziory. Napisał, że rzeczywiście słyszy wybuchy. Słyszał nad obudził go nad ranem wybuchy. Prezes Metalista 1925, to jest taki inny metalist, powiedział, że wyjeżdża właśnie gdzieś tam na wioskę, koledzy dziennikarze to samo wyjeżdżają, niektórzy się w ogóle nie odzywali, wszyscy mówili, że to jest tragedia, to tak pierwsze 2-3 godziny, więc ja nie mogłem spać, bo była ogromna adrenalina, no i w tym czasie wrzucałem wszystko do sieci i szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to się stało, ale ludziom się to spodobało, ja do tej pory nie wiem akurat czemu, bo ja właściwie tylko jakby relacjonuje, co się tam dzieje. No ja nie wiem, nie chodzę za na przykład prezydentem Zeleńskim i nie pytam go, co robimy, nie wrzucam jakichś takich insajderskich rzeczy, tylko wrzucam właściwie to, co jest znane lub to, co mi tam koledzy przesyłają, bo co chwilę teraz rozmawiamy i mi co chwilę na telefonie Właśnie słyszę. wyskakują. A Tak. słychać, tak? To Tak, przepraszam, ale słychać. teraz mi... Cały czas, ale to nie ma problemu. Ale to też pokazuje, wiesz, jaką siłę ty masz oddziaływania także na to społeczeństwo za pomocą Twittera. A to jest bardzo, wiesz, to jest ciekawe, bo czasami trudno rozgryźć fenomen czegoś w internecie po prostu, bo a naprawdę robisz kapitalną robotę. Tutaj jest bardzo wiele w ogóle wyrazów szacunku na czacie już dla twojej pracy. Ja sobie pozwolę. Arek, użytkownik Arek pisze, bukara szacunek za to, co robisz. Także, o, Paweł Grek pisze też, że tam, gdzie wszędzie byłem na czacie, wszędzie ruskie trole, tu przynajmniej spokój. No te ruskie trole to mnie też trochę zalały, notabene, przy różnych transmisjach. Tak to po prostu wygląda. Piotrek, no powiedzmy sobie szczerze, dla mnie prezydent Zełenski, nie wiem jak ty to oceniasz, ale zasługuje już teraz, wiele osób o tym mówi, na pokojową Nagrodę Nobla. To jest człowiek, który po prostu okazał się mężem stanu. Chociaż na Ukrainie wiemy, że te sympatie wobec niego były różne, ale zdaje egzamin w sposób niesamowity i często też jego słowa cytujesz na Twitterze. Tak, to jeżeli chodzi o jego postawę, to naprawdę jest dość dobrze, chociaż on był, szczególnie w ostatnich miesiącach, przez ostatni rok, jakby się popatrzeć na wykres popularności,
na sondaże, no to one znacząco spadały, bo wygrał te wybory prezydenckie, wygrał dość z bardzo dobrym wynikiem. No ale teraz było raczej średnio. Właściwie więcej krytyki niż jakichś pozytywnych komentarzy o nim, ale kiedy przyszła, że tak powiem, chwila, kiedy przyszedł ten moment, to jak najbardziej się. No, jesteśmy w trakcie cały czas tej wojny, więc ja nie będę mówił, że się sprawdził, ale jak na razie idzie mu dość dobrze, jest twardy. Wszystko mniej więcej to, co było w założeniu, to się udaje na razie, więc trzeba go pochwalić. Właśnie, zdecydowanie. No, dlatego ja nie bez kozery powiedziałem o tej Nagrodzie Nobla Pokojowej, dlatego że już wiele osób o tym poważnych mówi. Piotrek, powiedz, ukraińska piłka była niesamowicie silna tak naprawdę, szczególnie ta klubowa. No, Szachtar czy Dynamo to są kluby, o których w Polsce byśmy marzyli, żeby te kluby funkcjonowały tak jak Szachtar i Dynamo, czy osiągały takie sukcesy nie tylko ligowe, ale oczywiście mam tu na myśli sukcesy w pucharach. Twoim zdaniem futbol ukraiński będzie się... Cały kraj się będzie podnosił, ale te kluby też podejrzewam, że będą się podnosić latami. Przecież to są straty, każdego dnia to są straty liczone w bilionach po prostu dolarów. To są jakieś niewyobrażalne pieniądze i żal mi wszystkiego, i ludzi, i infrastruktury społecznej, i sportowej. No po prostu to serce aż boli, naprawdę, jak widzi się te obrazki. Tak, tylko właśnie, bo jesteśmy w takim momencie, że ciężko cokolwiek mówić. Nie wiemy, gdzie te kluby tak naprawdę będą mogły wracać. Nie wiemy, jak ta mapa Ukrainy będzie się prezentować za kilka dni, może tam kilkanaście. Ciężko to też przewidzieć, o jakim okresie mówimy. Być może wszystko wróci do tego, co było gdzieś tak jeszcze 9 lat temu, mniej więcej 8-9 lat temu. Być może w ogóle będzie Ukraina zupełnie inaczej, będzie miała zupełnie inne granice. Szachtar już grał. Ja sobie tak czytałem, też starałem się czytać rosyjskie źródła i ukraińskie, i w tych rosyjskich źródłach. No to ten Szachtar w ostatnich dniach też tam był jakoś krytykowany. Oni w tej republice nie nazywają tego klubu swoim, nie nazywają Szachtarem Doniec, tylko nazywają tam Szachtar Kijów, Szachtar Charków. Oni mają tam jakiś swój twór, który powstał bodajże w tamtym roku lub 2 lata temu. Oni mówią, że to jest ich Szachtar, że on ma wrócić właśnie, że kiedyś tam będzie w Lidze Mistrzów walczył i tak dalej, będzie miał te sukcesy, które miał Szachtar prawdziwy, ten, który jest ten ukraiński. Ciężko jest mi teraz przewidzieć cokolwiek i no, naprawdę no, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale mogę powiedzieć tak, że ten futbol rzeczywiście na Ukrainie szedł, szczególnie ten sezon. Dwa ostatnie okienka transferowe plus powrót właśnie Metalista, powrót Krewbasu, czyli takich uznanych klubów. Co najmniej na szybko przychodzą mi trzy nowe stadiony budowane na teraz, No właśnie. w tym stadion Krewbasu, który, no co prawda mi się nie podoba projekt drogi i niezbyt fajny, natomiast sam prezydent Zeleński się tym klubem zajął. Zresztą on się też zajął Czarnomorcem. Z jego nakazu przyszło dwóch inwestorów, dwóch biznesmenów, którzy w tym klubie pomagali, którzy dali pieniądze, i Czarnomorec, który zaczynał właściwie jako kopciuszek, który ledwo gdzieś tam mógł opłacić wodę w klubie. W tym okienku transferowym zimowym, a byłem blisko Czarnomorca, troszkę tam pomagałem, polecam kilku graczy, to mógł sobie pozwolić na pensje, które mniej więcej ma średnia w Polsce, albo nawet nie średnia. Myślę, że mógł sobie pozwolić na przykład na mniej więcej średnią pensję wszystkich piłkarzy na poziomie takiej Krakowi. O A mój. jeszcze pół roku temu, gdy awansowali do UPL, czyli do tej ekstraklasy ukraińskiej, to te pensje były no, nawet siedmiokrotnie mniejsze, więc to jest znaczna różnica. To był Czarnomorec, Kolos zaczął inwestować
jest taki piłkarz, z którym rozmawiałem. No myślę, że mogę powiedzieć Totowicki. I też tak wiem mniej więcej, ile on zarabiał wcześniej, wiem, ile chciał zarabiać po odejściu z Desny, bo grał do zimy w Desnie, skończył mu się kontrakt. No i zamiast wybrać Polskę, Belgię czy inne kraje, Belgii już był wcześniej, to wybrał Kolosa w Kowalice. Tam nie ma za bardzo nawet jak dojechać bez auta, mimo że jest dość blisko Kijowa, to bez auta się raczej nie da. I on wybrał sobie taki miasto, taką wioskę, bo dostał bardzo dobrą pensję i ten klub zapewnił mu, że walczy o puchary. Więc tutaj ta siła przebicia tych ukraińskich klubów, która gdzieś tak jeszcze nawet rok temu była mizerna, bo to w tym roku już było widać jakby takie lekkie tąpnięcie, coś się zaczęło zmieniać, coś zaczęło iść do góry. Ja byłem wręcz tym zbudowany. Nawet taka Aleksandria Worskla, te kluby zawsze gdzieś tam mają problemy finansowe, one teraz sobie dość dobrze radziły. Szachtar pierwszy raz, ja dokładnie tego nie sprawdziłem, ale jestem pewien, że pierwszy raz przez ostatnie 8 lat, czyli pierwszy raz od wojny, wydał tyle pieniędzy bez transferu z klubu, czyli wydał 65, bodajże około 60-65 milionów bez transferu swojego zawodnika, czyli oni byli na minusie 65, około 60 milionów euro w tym sezonie. Dynamo też powoli wstawało z kolan, bo tam był duży kryzys. W Lechu grał Kostkiewicz, którego Dynamo nie... On co prawda nie przychodził jako podstawowy zawodnik, tylko gdzieś tam rezerwowy lub drugi rezerwowy nawet. No i Dynamo nie chciało za niego wydawać żadnych pieniędzy. Najwyżej jakieś tam dosłownie kopiejki, grosze. Dynama nie było za bardzo stać właśnie, żeby nawet jakąś kwotę około 150 tysięcy czy tam 300 tysięcy euro rzucić, co wydaje się, a kontrakty niektórzy gracze mają na poziomie miliona euro na rękę rocznie. Także a w tym sezonie już było widać też, bo Dynamo 2 razy awansowało do Ligi Mistrzów w przeciągu 2 ostatnich sezonów. Ta kasa była, poszła na jakieś rzeczy też pozasportowe, bo Słupki musiał wpłacić kredyt, który kiedyś tam zaciągnął właśnie po rozpadzie Privat Banku. To było konsekwencją wojny. Także wszystkie kluby, jeszcze tak sobie myślę, który tam klub, Werez na przykład, nie, Werez akurat, no ale mniej więcej całe te kluby, wszystkie te kluby, średnia, jakby patrzeć na to, uśredniając wszystko, to było bardzo dobre okienko transferowe. Aha, Ruch Lwów też nieduże inwestycje, ale Zoria potrafiła też przekonać Koczergina, żeby została, a mogę tutaj zdradzić, że miał dość sporo ofert i to też bardzo dobrych klubów z południa Europy i jednak go potrafiła gdzieś tam przekonać, także to jest jedno, powiedzmy, te sprawy finansowe, które są bardzo ważne, bo niestety nie oszukujmy się. Nie wiem, jeszcze 2-3 lata temu wyglądały bardzo słabo. Drugie to jest otoczka ligi, otoczka piłki. Ona z każdym rokiem słabła, ale teraz było widać, że jednak jest troszkę lepiej. Co prawda frekwencja nadal jest mizerna, była mizerna. Ale to było też trochę spowodowane koronawirusem, bo niestety ten koronawirus wszędzie niestety, bo widzę, że w Polsce też dał się we znaki w Polsce też ta średnia frekwencja, przynajmniej zaraz w lecie, była troszkę mniejsza niż przed koronawirusem. To samo było na Ukrainie, ta otoczka, ale było widać, że jest jednak troszkę większe zainteresowanie. Też miał wejść nowy przetarg na prawa telewizyjne. Tam troszkę pomagałem
troszkę pomagałem jakby zebrać dane i dałem je dalej klubom, kluby po prostu chciały jakby dla siebie więcej wyciągnąć z następnych spraw, no i już mniej więcej się tam dogadały. Bardzo im się podobał ten nasz polski model, w którym jest jakby jedna część, którą się dostaje z góry i oprócz tego jeszcze bonusy. I te kluby gdzieś też chciały mniej więcej coś takiego zrobić. Już był plan gdzieś zaakceptowany nawet w tamtym tygodniu bodajże na prawa. Miało to iść w dobrą stronę. Pojawiła się na rynku firma, kanał nowy, nowa telewizja właściwie, która też miała zapłacić może nie dużo więcej, nie 2 razy więcej, ale gdzieś pewnie 50% tego, 50% więcej, co było do tej pory, więc wszystko szło dobrze. Ja jestem teraz po prostu zszokowany i ja nie wiem, co będzie niestety, jak to, nic nie będę przewidywał, jak to będzie wyglądało. Nawet nie wiem, czy ten sezon zostanie dograny. Myślę, że nie. Że Jeżeli nie, wiesz, sądzę, że nie, sądzę, że nie. No, ja myślę, że znaczy to nawet nie chodzi o ten sezon, tylko co się teraz będzie działo. Ta decyzja UEFA i FIFA wczoraj to dla mnie to jest po prostu śmiech. Jak ja to usłyszałem, to nie mogłem uwierzyć. No, jeszcze jak można napisać, że kluby z Ukrainy będą gdzieś grały poza granicami? Przecież no, nikt nie To są pojedzie. wariaci, Piotrek. To są skorumpowani, źli wariaci, bo no bądźmy szczerzy, a może nie wariaci, tylko ludzie, wiesz, do szpiku cyniczni. Może tak to możemy określić, ale trzeba przyznać, że polska reprezentacja, polski związek, także szwedzki zachowały się bardzo ostatecznie dobrze. No i my powiedzieliśmy, i Szweci to samo, chociaż Czesi trolują, Czesi się zastanawiają, nie wiem nad czym, że my po prostu z reprezentantami Putina nie będziemy grać i tyle, i po prostu wiesz, ale masz rację, że to co, ja byłem zszokowany to, co zrobił Infantino. Damian Markowski pisze, szacunek dla Piotrka, także kolejne wyrazy wsparcia dla ciebie płyną u nas na czacie. Zobacz, co tutaj ludzie piszą, internauta Oksywie Siwy Bajenat, ja mieszkam w Brazylii, ale już kupiłem broń i zamierzam jechać do Ukrainy, aby walczyć z Putinem. Ja dużo takich jakby w internecie znalazłem takich, wiesz, powiedziałbym deklaracji i to mnie cieszy. Tomasz Pawlus pisze tak, witam serdecznie, spędziłem cały dzień na granicy. Przypomnijmy, już mówi się o 100 tysiącach uchodźców, a myślę, że będzie ich znacznie więcej. Szacunki mówią nawet o kilku milionach, o kilku milionach. Ludzie kochani, przecież... Tak. Ja dzisiaj właśnie słyszałem, w telewizji mówili, ukraińskiej, mówili, że oni myślą, że na około 2 milionów się skończy. Ale to teraz, tak, na ten moment, bo tutaj trzeba też dodać, cały czas jestem w kontakcie z wieloma znajomymi, oni gdzieś tam, niektórzy utknęli, niektórym się dzisiaj jeszcze tymi ostatnimi pociągami udało wyjechać z Kijowa i z innych miast. Tutaj też może powiem o tym, jak te kluby sobie poradziły, albo raczej nie poradziły, bo niestety właściwie wielu zawodników było, ja się tego akurat nie spodziewałem, wielu zawodników, nawet Szachtarze, było pozostawionych samym sobie. No, ja się tego w ogóle nie spodziewałem, w ogóle ja myślałem, że jest jakiś plan B zawsze, czy nawet plan C, a tutaj w ogóle się okazało, no, wszyscy robili po swojemu. Właśnie wtedy, jak była ta, no, ten poranek, gdy się ta eskalacja zaczęła, napisał do mnie agent jednego piłkarza, też właśnie z Czarnomorca, i prosił o pomoc, jakby go tutaj gdzieś przetransportować. I ja wtedy akurat miałem informację o pociągach ewakuujących z Odessy na Kijów, albo z Odessy od razu gdzieś tam do Lwowa. Poradziłem mu to, ale on, nie wiem, czy pomylił drogę, gdzieś poszedł, przepadł, bo chłopak nie zna języka, ma 20 lat, 21 lat chyba, w ogóle nie zna realiów, wsiadł gdzieś do autobusu, pojechał do Mołdawii, przepadł z nim kontakt, agent się nie miał jak o jego sytuacji dowiedzieć, ale na szczęście gdzieś trafił, być może on pojechał z jakimiś ludźmi, z jakąś grupą i trafił do Rumunii, jak się już odezwał, to był, jak się odezwał do agenta, to już był na lotnisku gdzieś w Rumunii, prawdopodobnie w Bukareszcie.
już miał lot do Stanów, także się udało na szczęście, ale no nie wszystkim, bo dzisiaj pojechał, że tak powiem, konwój z piłkarzami z Dynama tylko nie wszystkimi, i z Szachtara, bo ci, którzy zostali, byli w jednym hotelu Achmetowa, ale bez dodatkowego zabezpieczenia, no i wyjechali. Prawdopodobnie już są gdzieś tam na granicy, może już nawet przekroczyli. Inni piłkarze też, co chwilę jestem tam informowany. Za co dziękuję, że ci piłkarze często do Polski trafiają, albo gdzieś tam na Słowację, do Polski. Oni sami próbują właśnie swoimi siłami wyjechać, także, a niektórzy zostają na własną rękę. No, ciężko tutaj jest cokolwiek mówić. Ciężko jest też mówić, co się stanie z piłkarzami ukraińskimi. Nie sądzę, żeby oni przynajmniej na ten moment szli walczyć. Na razie pewnie się gdzieś tam jeszcze chowają. Ale jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, no to pewnie będą musieć wziąć się za broń i wyjść tam na ulicę. Piotrek, powiedz mi jedną rzecz jeszcze, bo ja nie mogę w to uwierzyć. Te wszystkie obrazki, słuchaj, przede wszystkim świat, obiekt, ten obrazek, ja nie wiem, czy to był właśnie tylko, pamiętasz tego transportera opancerzonego, który zjeżdża po prostu, który zjeżdża na pas i zjeżdża na samochód i gniecie ten ukraiński samochód. Nie wiem, czy to zostało wyjaśnione, czy to był jakiś przypadek, czy to była jednak specjalna próba zabicia człowieka, który jedzie po prostu samochodem, ale widzimy, że Rosjanie prowadzą tę wojnę w niezwykle brutalny sposób. No to ostrzelanie tych placów zabaw, tak jak mówisz, no to tego się nikt nie spodziewał. To jest jakiś absurd po prostu, żeby wiesz, bo ja rozumiem nawet prowadzić wojnę, znaczy nie rozumiem w ogóle prowadzić wojny, ale prowadzić wojnę, wiesz, w chirurgiczny sposób. Wiesz, uderzać na cele wojskowe, zajmować szybko tereny, ale no, w ten sposób w XXI wieku, to podejrzewam, że to jest szok dla twoich przyjaciół też na Ukrainie i Nie, to jest, znaczy to szok to jest też mało powiedziane, no bo nikt się nie spodziewał. Ja żyłem tam cały czas, byłem zameldowany w Kijowie, byłem w środku, kiedy był Majdan i ja wiem, że mi przychodziły co chwilę wiadomości z Polski, jak ja sobie radzę i tak dalej. Wszędzie w tych wiadomościach obrazki wszystko płonęło, wszyscy umierali, krew, śmierć i tak dalej, a ja tego nie widziałem. Znaczy wiadomo, że to było, ale to było gdzieś mniej więcej w jednym miejscu tam, a ja sobie chodziłem, żyłem własnym życiem w ogóle, nawet jako Polak się. Oczywiście gdzieś to wspierałem, ale nie wspierałem aż tak bardzo. No, chodziłem tam z tymi kolegami, gdzieś na Majdanie się pokazywałem, ale jakby nie brałem żadnego udziału, więc ja byłem bezpieczny i się ani trochę nie bałem. Było też tak, że był ten stan podobny, jak wprowadzili właśnie we środę. Czyli stan wyjątkowy, niewojenny, a mówię, wtedy nawet był wyjątkowy, ja dokładnie tego nie pamiętam i metro miało nie działać, ale nie działały tylko stacje metra przy Majdanie i mogłem sobie normalnie żyć i funkcjonować. Mecze były grane nawet z publicznością, wtedy też te przyśpiewki się szczególnie zaczęły pojawiać. I jeżeli chodzi o mnie, to był taki dość fajny okres. Oczywiście to tylko mówię o sobie, bo ja jakby nie ucierpiałem w ogóle na tym Majdanie, a wiadomo, że niektórzy tak, miałem kolegę, który tam, ale ogólnie tak jak mówię, no nie było tak, jak było w telewizji. I tutaj ja sobie chodziłem na mecze do Kijowa, przyjechał Szachtar na przykład i sobie chodziłem już właściwie kilka razy w tygodniu ta liga grała w Kijowie i drużyny też czasami, niektóre przyjechały z południa, właśnie z Krymu. I ja, i wszyscy w Kijowie i na Ukrainie się spodziewaliśmy, że będzie teraz właśnie tak samo, czyli że będzie maksymalnie gdzieś tam eskalacja w jednym miejscu. No tutaj akurat już nie mówimy o Majdanie, tylko o regionie całym, czyli o tych republikach, że to tam się wszystko będzie toczyć. No i niestety, no nikt tego nie przewidział, bo ten ruch tej całej eskalacji, tej totalnej wojny na Ukrainę, to jest chyba głupi ruch, nielogiczny i tego po prostu jakby nikt, nawet nikt o tym nie myślał.
To jest ruch zbrodniczy w ogóle, tak byśmy to powiedzieli. Moim zdaniem, wiesz, wczoraj miałem taki program z historykiem, profesorem Robertem Pieńkowskim i doszukiwaliśmy się, wiesz, podobieństw między Stalinem a Putinem i niestety, no jest wiele, wiele podobieństw pomiędzy obydwoma dyktatorami, naprawdę bardzo wiele i to jest przerażające, ale jedna rzecz ich na razie, na szczęście różni. No Stalin w tych działaniach wojskowych był dużo bardziej skuteczny. Putin na razie może nie przegrywa, ale na pewno wojska rosyjskie dostają łupnia, jakiego się nie spodziewały. I Kijów, wiesz co, wczoraj rozmawiałem z Michałem, z mieszkańcem Kijowa, który jest we Wrocławiu, studiuje, i on powiedział mi jedną rzecz. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że mając mieszkanie w Kijowie i znasz dobrze to miasto, że Kijów jest niezwykle trudny do zdobycia, w sensie takim wojskowym, że jest to miasto, w którym dobrze się jest bronić i w którym, nie wiem, czy ty podzielasz jakby te opinie, że jest bardzo gęsto zbudowane, że tam można jakby poszczególne stanowiska ustawiać. Krótko mówiąc, że dla Rosjan zdobycie Kijowa to może być tak, jak dla Niemców Stalingrad, że to będzie w czasie II wojny światowej, że to będzie bardzo trudne. No tak, tylko ja się, znaczy akurat na takie typowo wojskowe tematy, no ja nie Dzielę. mam wiedzy, za bardzo się nie chcę wypowiadać, natomiast rzeczywiście, no tylko z drugiej strony wszyscy się bali, znaczy wszyscy mówili tylko o jednym, żeby jak już się coś miało dziać, to żeby nie było bombardowania z góry. No i właśnie ja się zastanawiam, czy niestety do tego nie dojdzie, jeżeli rzeczywiście, bo na razie powiem szczerze, wczoraj aż trzęsły mi się ręce, gdy miałem ciarki na skórze, gdy widziałem po tych ulicach, gdzie ja właściwie spędziłem bardzo długą część swojego życia, po tych ulicach jeździły czołgi, gdzieś jedno, drugie, trzecie okno się paliło, bo dostało pewnie od jakiejś odłamku lub nawet może jakaś tam kula, jakiś granat czy coś takiego spadło. Byłem przerażony, ale później w ciągu dnia, w nocy wszystko było okej. No jeżeli się nie uda zdobyć tego Kijowa w taki sposób, że tak powiem bardziej, o ile się tak da powiedzieć, bardziej cywilizowany, to boję się, czy oni nie będą próbowali właśnie czegoś gorszego użyć. I ja nawet za bardzo o tym nie chcę myśleć, no bo wtedy to już by było kompletnie zrujnowane miasto, już nie mówiąc o tych ludziach. To będą zgliszcza jak Warszawa po prostu, Tak, wiesz, w 1945 roku. ja nie mogę sobie ani tego wyobrazić nawet, także. Ja też, aż mi się, wiesz, włos wszędzie jeży. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. No ja po prostu bardzo proszę o subskrypcję, żebyśmy się mogli rozwijać, żebyśmy też mogli nadawać. Ja zmieniłem całkowicie profil kanału na czas po prostu tej wojny, dlatego że uważam, że dziennikarstwo obywatelskie tego wymaga. Ja też bym chciał mówić przede wszystkim o piłce, o sporcie, nie tylko o piłce, ale w ogóle o sporcie, ale teraz po prostu się nie da. Piotrek, jest sporo pytań jeszcze do ciebie odnośnie, skąd czerpiesz właśnie, Sebastian Jędrych pyta, skąd czerpiesz materiały, które wrzucasz na Twitterze? Czy podsyłają ci właśnie znajomi, czy jakoś ich specjalnie wyszukujesz? Jak to wygląda? Bo rzeczywiście masz szybko te różne informacje i wiele osób czerpie właśnie na twoich relacjach te informacje o tym, co się dzieje podczas konfliktu. Tak, znaczy mogę zdradzić, że mam kolegów, którzy gdzieś tam służą, gdzieś są. Mają, że tak powiem, kontakty i u polityków, i też w takich, jakby to powiedzieć, jednostkach, może nie tyle wojskowych, ale jakiejś obrony. Ja nie jestem w stanie nazwać, bo tych jednostek trochę jest i oni mi od razu mniej więcej wszystko na świeżo podsyłają, i wiem, że to jest, może to nie jest sprawdzone, bo oni się też często, znaczy może nie często, ale oni się też nabierają na niektóre rzeczy. I ja na przykład widząc jakieś, że coś jest nie tak, to im mówię o tym i oni też to sprawdzają i staramy się to jakoś, że tak powiem, przefiltrować, ale nie zawsze się udaje, bo dzisiaj się też nabrałem na jakąś dziwną wiadomość, ale to chyba Ale jest nie do zaufania. zwolnił tego, ja podałem za tobą, że zwolnił tego Tak, szefa sztabu, tak? No, tak. I ja dobra. od razu. Ja się ucieszyłem bardzo z tej informacji, ale no. Ja tak samo, tak, i widziałem, jaka była radość, że tak powiem, w narodzie, i pomyślałem sobie, kurczę, a jeszcze, żeby mi ci koledzy potwierdzili. Tak, czekam. A tutaj te, że tak powiem, retweety rosną, wszyscy się cieszą. Ja myślę, kurde, a jeżeli, no, jeżeli podałem, że tak powiem, takie właśnie niesprawdzone
i dostaję informację, że to raczej nie jest prawda i mówię, usuwam, no bo to jest jednak, no po prostu się nabrałem i gdzieś tam jeszcze teraz wieczorem kolega potwierdził, że tak, że to był, że to w ogóle nie było prawdą. Ktoś tutaj pytał też. Także Piotrek. jeszcze od kolegów też, ja co chwilę dzwonię, no bo tak szczerze powiedziawszy, jak się tam popatrzyłem na telefon chyba właśnie w czwartek, to ja miałem gdzieś 100 różnych osób na telefonie, ponad, które odebrały chyba telefon, tak mi się wydaje. Nie wszyscy związani z piłką, oczywiście zwykli Jasne. koledzy, czy normalni ludzie, normalni mieszkańcy Kijowa, tak samo moi koledzy, koleżanki. Także wszyscy, oczywiście duża część wyjechała gdzieś, próbuję z nimi utrzymać kontakt. Natomiast właśnie od nich też czerpię informacje, czy tam jakie korki, co się dzieje, jak to wygląda i tak dalej. No, też oglądam telewizję, patrzę się na media. Co prawda oczywiście, jako że jestem związany z tą Ukrainą, no to jest głównie źródło, to są głównie źródła ukraińskie, ale na rosyjskie też próbuję patrzeć, ale jest dużo tej informacji, dużo informacji, które są też nieprawdą. Ja też od razu już się tak gdzieś nauczyłem, jak były jakieś, powiedzmy, te piłkarskie rzeczy, już gdzieś tam wiem, jak niektórzy, w jaki sposób te, że tak powiem, kanały, profile, nawet ogromne profile, w jaki sposób próbują manipulować i już sam się nauczyłem, że tak powiem, te informacje sam gdzieś jakoś ustawiać na kubki albo do kosza, że tak powiem. I później sobie jedynie mogę potwierdzić, ale tak jak mówię, no nie da się wszystkiego potwierdzić i ja strasznie dużo wiem, że napisałem tych tweetów, nie zdawałem sobie sprawy, ale ktoś mi tam uświadomił, że dość sporo tego piszę i no, wydaje mi się, że na pewno tam jakieś, nawet jeżeli to nie są typowe takie fejki i jakaś dezinformacja, to pewnie gdzieś tam jakaś taka lekka informacja z jakąś lekką propagandą, z jakąś taką nutką właśnie, nutką tej propagandy. Wydaje mi się, że nawet ukraińskiej. Chociaż Ukraina raczej, to co podaje Ukraina, to też jest gdzieś tam potwierdzane później, na przykład na jakichś tych zjazdach tam w NATO i tak dalej, więc jeżeli oni później potwierdzają te źródła, no to ja wiem, że to, co jest powiedziane przez danego polityka, czy tam ministra na Ukrainie, no to jest raczej prawda, no bo skoro właśnie tam w NATO, albo skoro inne państwa z tych wiadomości korzystają, no to jest wielce prawdopodobne. No, to właściwie tyle. Rozumiem. Jest bardzo dużo wątpliwości i obaw o właśnie te oddziały. Tutaj w sieci krążą film MJ, internauta pisze, subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciuną po oczach. MJ pisze tak, w sieci krążą filmiki z pola walki, zgodnie z nimi Azerowie włączyli się do konfliktu po stronie Ukraińców. Piotrek, czy to potwierdzasz, a ja rozszerzę te jakby kwestie, bo wszyscy się boją w Polsce, znaczy może nie wszyscy, ale znaczna część oddziałów czeczeńskich Kadyrowa się patrzy, którzy mają wejść i wiesz, no ja sporo się naczytałem, że to są oddziały nawet porównywane do Einsatzgruppen w III Rzeszy, które po prostu mają palić, mordować, niszczyć wszystko, co jest za frontem, tak naprawdę. Czy ty to potwierdzasz od strony kolegów twoich, że rzeczywiście te oddziały po pierwsze, czy są, po drugie, czy są szczególnie niebezpieczne? Czy coś piszą ci już? O tym się mówiło, ale i te social media ukraińskie też są pełne tych informacji, ale ja jeszcze sam o tym nie pisałem, bo nie mam takiej, że tak powiem, pieczątki, dzięki której mógłbym wysłać te wiadomości, a to jest dość poważna informacja i wolę poczekać i tak szczerze mówiąc, no to przynajmniej jeszcze na ten moment nie dostałem jakiegoś takiego potwierdzenia. Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest jakiś element tutaj propagandy znowu rosyjskiej, bo co chwilę też oglądam właśnie na przykład telewizję, media ukraińskie i oni tam mówią, żeby nie ufać takim rzeczom i oni akurat jeszcze oni się też sami zastanawiają. Nie ma potwierdzenia,
że czy Czeczenia, czy Azerbejdżan, że wejdą w ten konflikt. Na razie tego jakby nie znalazłem, ale może rzeczywiście akurat, bo tutaj rozmawiamy, a może w tym czasie już się coś potwierdziło, ale jeszcze tam przed godziną. Teraz już jest prawie 10:00, mniej więcej przed godziną, nawet godzina 20, to już zostawiłem sobie te wiadomości i wtedy nie miałem żadnego potwierdzenia. Powiedz, czy dla ciebie też kluczowe jest, żeby się Kijów utrzymał, bo o tym wszyscy w Polsce rozmawiałem. W zasadzie nie ma innego tematu. Kijów, jeżeli się utrzyma, to będzie taki moim zdaniem symbol. Jeżeli stanie się, wiesz, to brzmi strasznie, to brzmi strasznie, co teraz powiem, ale jeżeli się stanie taką Warszawą w 1944 roku, kiedy będzie to oblężone miasto, które błaga o pomoc, społeczność po prostu międzynarodową, no to może wreszcie coś się ruszy. Jeżeli Kijów padnie szybko, no to będzie bardzo, bardzo źle. Ale jakie jest twoje zdanie na ten temat? To ja myślę podobnie, tylko ja się też tak zastanawiam, czy na przykład nie ma tutaj takiej rzeczy, że Rosji przede wszystkim na ten moment zależy właśnie na tym takim korytarzu na Krym i być może nawet tam do Mołdawii, czyli razem z Odessą. I czy oni właśnie nie bardziej chcą tym się zająć, a Kijów to jest gdzieś taka jakaś, nie wiem, może zasłona dymna. I na przykład, albo chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i chcą mieć i od razu załatwić sobie właśnie to dojście tam na południu i od razu Kijów. I ciężko jest mi powiedzieć, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, czego chce Rosja. I czy oni chcą Kijów, znaczy, czy chcą Ukrainę od Kijowa na wschód, czy może gdzieś nawet tam od Żytomierza na wschód. Czy może całą Ukrainę, czy może gdzieś tam ludzi chcą już sobie zostawić Ukraińcom. No, ciężko jest mi powiedzieć. I tak, Kijów jest zdecydowanie chyba najważniejszym miastem. No i tutaj no to musi być twierdza. Nie może ta twierdza paść. Także tutaj już akurat więcej nic nie dodam. No wiadomo też, że jeżeli padnie Kijów, to padnie też prezydent i właściwie wszyscy politycy, wszyscy oligarchowie. Kijów musi przetrwać. To jest pewne. No tak. Prezydent Zełenski, twoim zdaniem, zostanie do końca w Kijowie? Nie wiem, no ja nie chcę, żeby tak było. Ja chcę, żeby się Kijów utrzymał, ale odda życie, jeżeli, no bo wiesz, bo on sam powiedział, on powiedział to w drugim dniu inwazji, to w ogóle to było wstrząsające, że po prostu, że może mnie tu za chwilę nie być na którejś z telekonferencji, że ja mogę zginąć po prostu, że jestem celem numer jeden, tak jak i moja rodzina. To wiesz, to aż się serce kroi po prostu, jak słucha się po prostu jego. I muszę powiedzieć, że no, to dziwne słowo, to nie pasuje w ogóle to słowo do sytuacji, ale te jego przemówienia są świetne. Bardzo rzeczowe, bardzo spokojne, bardzo konkretne. No ja sam akurat nie wiem, czy on będzie próbował uciekać. Wydaje mi się, że skoro już tyle został, to teraz już nie ucieknie, ale gwarancji tutaj nie ma żadnej. Wydaje mi się, że on. Kurczę, miałem też takie wrażenie, że na początku, że dość dużo polityków zostaje, że dość dużo biznesmenów zostaje, bo jak sobie z nimi tam gdzieś rozmawiałem, to oni byli jeszcze na Ukrainie, tylko wyjechali z miast, pojechali na wioski. Ale niestety gdzieś powoli wychodzą informacje, że próbują się ulatniać. Właśnie dzisiaj, gdzieś tam w połowie dnia albo rano, pojawiła się informacja, że bracia Surki sobie. Tylko prawda jest taka, że to chyba nie. Jeszcze to by trzeba było sprawdzić, bo ja napisałem właśnie do Igora Sutkisa, oczywiście mi nie odpisał teraz, no bo to nie jest takie, jeżeli on rzeczywiście gdzieś tam próbuje się ulotnić, no to jest wiadomo, nie, raczej mi nie odpisze, bo niektórzy, tak jak mówię, z niektórymi się straciło kontakt, z Tomaszem Kędziorą też na początku pisałem, on mi też mówił, co planuje robić, ale później już od połowy tego dnia, od połowy czwartku już nie odpowiadał, także nie wiem, czy to też może dla jakiegoś bezpieczeństwa, bo też się pojawiła, pamiętam też w 2014, bo coś podobnego, pojawiła się informacja, żeby nawet w prywatnych wiadomościach nie podawać swoich planów i przede wszystkim miejsca, gdzie się jest i tak dalej, więc
A być może dlatego też ci ludzie się po prostu nie odzywają. I no tutaj trochę to niepokoi, jeżeli, że tak powiem, ta cała śmietanka Ukrainy, która, ale też trzeba powiedzieć, że ci ludzie dość mocno walczą, że skoro taki Kliczko się nie boi mówić że tak powiem, w takim momencie, czy Zeleński się nie boi mówić w takim momencie takich słów, to tu się też należy wielki plus za to. Dzisiaj się aż sam zdziwiłem, że może tutaj powiem, i Achmetow w pewien sposób jest z Rosji, i bracia Sułki sobie tak samo. Czyli, że tak powiem, jeżeli chodzi o futbol, dwóch największych oligarchów. Dwie największe osoby. Trzy właściwie największe osobistości, bo bracia, ja bym ich razem do jednego worka wrzucił. I bracia Sułki sobie też są blisko Rosji. Oni od lat 90. bodajże są, szczególnie Grigori, są w partii prorosyjskiej OPZZ, czyli tam Platforma za Życie, która jest tam, można powiedzieć, jawnie prorosyjska, i też głowa tej partii to jest przyjaciel Putina, bodajże, jeżeli się nie mylę. I no i oni gdzieś tam od pewnego momentu byli posądzani, ci bracia Sułki sobie, o tą prorosyjskość. I dzisiaj pojawił się na przykład na profilach Dynama, pojawiła się taka właśnie ten wpis, gdzie tam dosłownie jest bardzo ostry wpis, gdzie ci Rosjanie są, że tak powiem, przedstawieni w bardzo złym świetle, i nie spodziewałem się, bo wiem, że Dynamo zawsze gdzieś tam wspierało i wojsko i tak dalej. Wiem, że bardzo, że tak powiem, na wszystkich meczach biało, że tak powiem, patriotyzmem, wszędzie ta flaga i tak dalej, wyszywanki, i z tym nie było problemu, ale to była proukraińskość, a tutaj dzisiaj się pojawił taki dość ciekawy element takiej właśnie antyrosyjskości, i to mnie też trochę zadziwiło. No ale no, mam nadzieję, że jeżeli ci bracia Sułki żeby się gdzieś wyjeżdżali, no to żeby to zachód Ukrainy, jakiś kurort powiedzmy, bo wiem, że akurat na zachodzie, jeżeli się komuś udało wcześniej wyjechać, mam kolegę, który sobie jest takim właśnie gdzieś tam na wiosce, jest w miarę spokojnie, i jego dzieci się normalnie bawią i nie przeżywają tego, co na przykład dzieci w Kijowie i ich rodzice. Także mam nadzieję, że akurat ci ludzie, Zeleński, wszyscy ci, którzy teraz walczą, a którzy walczą, którzy się nie poddali, bo to tutaj trzeba podkreślić, no to, że im się jednak udaje, że zostaną do końca, a i że nie będziemy mówić właśnie o takim, o ewentualnym, że tak powiem, no, najgorszym scenariuszu. Oby tak było. Są już nieoficjalne informacje, że pułkownik czeczeński, jaki zginął, tutaj ktoś pisał na czacie, jest Magomed Tuszajew, dowódca jednego z pułków czeczeńskich, zginął parę godzin temu w ukraińskiej zasadce. Są też najnowsze informacje z frontu, dosłownie sprzed kilkunastu minut, że wróg nie przedarł się do miasta, ale w Kijowie działają grupy dywersyjne, napisał mer Kijowa Witalij Kliczko w Ale serwisie Telegram. to pozwól, że ci przerwę, to te grupy są właściwie od wczoraj, te czołgi, które widziałem, No które właśnie. wszyscy widzieli, to było to, i oni cały czas są, właściwie Rosja cały czas tylko na tym bazuje, jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie takie spięcia. No nie, no oczywiście się strzelają i to mocno, ale jak coś widać gdzieś, to na 13 bodajże dzisiaj polskiego czasu było gdzieś 200 takich sabotażystów złapanych już przez Ukrainę. Nawet nie przez ukraińską armię, a przez zwykłych ochotników, którzy gdzieś, albo nawet ludzi, którzy gdzieś szli ulicą i widzieli, że przy jakimś ważnym budynku ktoś przebijał opony i tak dalej. I to jest wszystko gdzieś tam na telefonie uwiecznione, i koledzy mi też wysyłali takie rzeczy, jak oni tam o mur rzucają, że tak powiem, czy tam jakiś stół, i próbują wyciągnąć jakieś informacje, i kończy się to wszystko tym, że każą mu powiedzieć: Sława Ukrainie, Heroim Sława, i to właściwie każdy filmik z tego się tak kończy.
I tych ludzi jest dość dużo złapanych. Jeżeli tam właśnie jest mowa, że jest dużo tych sabotażystów teraz, to ja myślę, że akurat to, znaczy nie widziałem tych informacji, ale myślę, że to akurat nic nie zmienia, bo to samo Kliczko mówił rano i to samo później jeszcze dodał koło południa. Miał jakieś, już teraz zapomniałem, ale miał chyba dwa wystąpienia, znaczy w sensie dwa filmy wrzucił. Albo jeden wrzucił, a drugi to był wpis gdzieś tam na jakimś Facebooku, nie pamiętam. Piotrek, na koniec już naszej rozmowy, bo wiem, że jesteś bardzo zmęczony i po pierwsze, ja ci chciałem powiedzieć tak, że no ja i moja społeczność Vloga Ciuną Położa cała będzie cię wspierać. Na pewno będę podawał dalej informacje na Twitterze, które ty podajesz i wielki szacunek za to do ciebie i też myślę, że to jest zdanie wszystkich internautów, którzy nas oglądają i będą oglądać także z odtworzenia. No a po drugie to powiedz, czego możemy sobie życzyć? No ja i myślę, że podobnie jak ty życzę, żeby Kijów utrzymał się jak najdłużej, no i żeby jednak po drugie prezydent Zełenski otrzymał tą pokojową Nagrodę Nobla, bo ja uważam, że po prostu najzwyczajniej w świecie na to zasługuje. No i po trzecie, żeby się, ja nie wiem, czy ten złowieszczy, bo tak naprawdę ja, wiesz co, ja się przeciwstawiam nazywaniem Putina szaleńcem, bo to jest cyniczny gracz, kagiebista, wiesz, czekista, on wie, co robi. To nie jest tak, że on nagle zwariował i on po prostu nie wie, co robi. Ale liczę na to, że opór Ukraińców niesamowity, heroiczny, fantastyczny go zatrzyma. Czy tego ci życzyć, czy jeszcze chciałbyś coś dodać na koniec naszej rozmowy? To może powiem w ten sposób, że wczoraj widząc te obrazki tych czołgów, ja tak jak mówię, zacząłem się to, miałem drgawki aż, bo no to okropnie się to ogląda i podzwoniłem po tych kolegach, większość z nich jest już gdzieś tam w armii, ci starsi nie mogą, no to gdzieś tam, niektórzy, no nie powiem, że olewają, ale powiedzmy, że tak powiem, dokarmiają o te oddziały, które gdzieś tam chodzą koło ich domów. No i podzwoniłem po tych kolegach i mówię, no kurczę, to nie lepiej by było jednak, widząc na przykład te konsekwencje, że jakby te czołgi miały strzelać po cywilach, niszczyć to miasto, bombowce jakieś i tak dalej, no, czy nie lepiej by było jednak oddać tą broń i to w taki sposób, niestety, ale się poddać, ale przynajmniej bez zlewu krwi, dużego, bo już na ten moment dość sporo cywili upadło. I oni mi mówią, nie, no co ty, jak w ogóle można takie rzeczy mówić? I nie, w nich jest rzeczywiście okropnie wielki duch. Putin zjednoczył ich po raz drugi. Jeżeli chodzi o ten patriotyzm na Ukrainie, to też akurat to jest zupełnie inna, znaczy to jest rzecz na zupełnie inną rozmowę i nie chcę zacząć poruszać tego tematu, ale tak w gruncie rzeczy, jakby to wziąć do kupy wszystko, tych wszystkich ludzi, szczególnie w tym momencie, to oni są, że tak powiem, nie do ruszenia, oni w ogóle nie wchodzili w grę, jakieś oddanie broni nie wchodzi w grę, poddanie się, także oni będą walczyć do końca. Wiele osób idzie gdzieś tam po te bronie, tych broni nie ma, one są, tylko one są prawdopodobnie jeszcze nie rozdysponowane, one są gdzieś tam w jakichś magazynach, niestety pewnie niektóre te magazyny też ucierpiały, no i się robią kolejki, kolejki są też duże, koledzy mi właśnie wysyłali z tych punktów, oni tam, jeden kolega tam właśnie rozdaje tą broń, mi tam wysyła niektóre te rzeczy, także to się wszystko dzieje, to nie jest jakaś propaganda ukraińska na przykład, że wszyscy się pochowali albo wszyscy do Polski uciekają, tylko tak jest, większość ludzi zostaje. Nawet jeżeli ktoś wyjeżdża, to bardzo dużo osób wraca i też chce pomagać, kurczę, nawet kobiety czynnie gdzieś tam, oczywiście nie wszystkie, ale gdzieś biorą w walkach udział, nie jako gdzieś tam z tyłu, jako powiedzmy ktoś, kto pomaga albo jest medykiem, tylko biorą udział, strzelają i strzelają celnie. Także Ukraina będzie walczyć na pewno do końca. Nie sądzę, żeby był na ten moment temat poddania się, ale tak jak mówię, no, żeby w ogóle, żeby się to skończyło mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest teraz, żeby Rosja sobie po prostu wróciła i żeby więcej strat nie było, bo smutno się patrzy, a szczególnie jak się patrzy na właśnie na tych tych takich filmików staram się nie wrzucać, ale jest ich trochę, szczególnie te Dzieci. psie, gdzie tam te pociski, bo to nawet nie jest tak, no powiedzmy sobie szczerze,
krążą jakieś plotki, że wchodzą do domów i zabijają Rosjanie i tak dalej, że tak powiem, metodą na policjanta albo na wnuczka, że się dostają. I prawda jest taka, że raczej tak nie ma, albo to jest jakoś schowane dobrze, bo jednak dość dużo osób nawet potrafi sobie gdzieś przejść obok tych armii i jak już to te takie właśnie rzeczy, takie typowo okropne, to one się zdarzają. Dzisiaj ktoś podłożył albo ostrzela, albo podłożył ładunek wybuchowy pod auto policyjne, które sobie stało na światłach, podjechał i właśnie chyba ostrzelał. I no to byli sabotażyści, to nie była armia. Tak samo wydaje mi się, widzę te filmiki, jak te auta jadą w przeciwnym kierunku do tego, gdzie jadą te czołgi i tak dalej. Te czołgi nie skręcają i nie przejeżdżają po tym aucie, tylko oni puszczają, no oni tu się gdzieś dzieje wojna, te czołgi ustawiają się w pozycjach, jakieś te rakietnice i tak dalej, a te auta jeszcze próbują gdzieś jeszcze ominąć, jeszcze sobie nagrywają i Rosjanie sobie z tego nic nie robią, więc takiej jakby super agresji ja bym na razie przynajmniej chyba tutaj nie widział. To też chyba jakieś fejki są. Chyba bardziej tak, żeby zastraszyć Ukraińców. I ogólnie mam takie dziwne teraz wrażenie, jeżeli chodzi o tą wojnę, że ja się boję, jestem negatywnie nastawiony niestety, boję się, że po prostu Rosja jeszcze nie pokazała wszystkiego, ale może ja się też na tym nie znam do końca. Ja właściwie tylko jakby gdzieś staram się zdobyć te informacje, natomiast ja sam wiedzy takiej wojskowej nie mam. Co prawda mi się raz udało zdobyć wiadomości, ale to, że tak powiem, tych medyków gdzieś tam widziałem mniej więcej jak tylko to w 2017 było bodajże. Jak ta armia właśnie działa gdzieś tam z punktu widzenia tych wszystkich medyków i takich rzeczy, ale to były te plany, że tak powiem, ściśle tajne i udało mi się zobaczyć, ale tak jak mówię, no ja się akurat na tym aż tak bardzo nie znam i też nie chcę zgadywać, mówię co wiem i jakie informacje dostaję. Tak jak mówię, no mam też kolegów na frontach, mam też kolegów na ulicach w Kijowie i to raczej ten obraz. No, mam takie dziwne wrażenie, że po prostu Rosja jeszcze nie zrobiła wszystkiego, co mogłaby zrobić. Ja też mam takie wrażenie, ale oby się utrzymali, oby zwyciężyli, bo naprawdę pomaga im teraz może nie cały świat, bo to jest przesada, ale oczywiście w ogóle też wzruszyło mnie to, że właśnie prezydent Zełenski nie tylko powiedział o prezydencie Dudzie, ale powiedział w ogóle o całym narodzie polskim, że pomaga w sposób chyba jedno, chyba nie wiem, no bardziej już naprawdę nie, my tam wojsk nie wyślemy po prostu z różnych przyczyn, ale po prostu wszystko robimy, co tylko możemy. Piotrek, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że poświęciłeś bardzo dużo czasu. Rozmawialiśmy trochę dłużej niż ten, ale tak no, rozmowa nam po prostu tak popłynęła. Jeśli pozwolisz, to zaproszę Cię jeszcze pewnie. Mam nadzieję, że już trochę w radośniejszej jednak formule. Ale oczywiście bardzo Ci dziękuję. Tak? Może na powrót ligi. O, to by O! było najlepsze. To byłoby piękne, dokładnie. Piotrek był z nami, Bakar Obanzai na Twitterze, który to wszystko Wam relacjonuje. Ja też będę go wspierał, będę podawał dalej te informacje, które podaję. Jeszcze raz Ci dziękuję bardzo. Ja również Dziękuję. bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że się to wszystko udało. Jasne. Trzymaj się, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Cześć. Piotrek, czyli Bakar Obanzai był z nami, a to oczywiście nie koniec. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cioną Poczach. My się nie zatrzymujemy. Dzwonimy teraz telefonicznie do Jacka Gasińskiego, korespondenta Polsatu News, który był też w Kijowie i zdecydował się z nami porozmawiać o tym, jak to wszystko wygląda. Bardzo proszę o subskrypcję. Bardzo proszę, bo chodzi o to, żeby nasz kanał mógł się rozwijać. Tutaj chowany na biadaczu zdecydował się nasz stały widz, zdecydował się na płatną subskrypcję, za co bardzo dziękuję. Najtańsza 9,99, więc to nie jest dużo. Jeżeli ktoś może, to bardzo proszę wesprzeć dziennikarza obywatelskiego, mówiąc krótko. Dzwonimy do Jacka Gasińskiego z Polsatu News, później Dariusz Nowakowski z Wrocławskich Faktów. Także jeszcze bardzo dużo się będzie działo na vlogu Cioną po oczach. No i za chwilę posłuchamy Jacka, jego relacji o tym, co działo się na Ukrainie, jak to wszystko widzi.
Dobry wieczór, Jacku. Witam cię serdecznie. Chociaż trudno mówić. Cześć, cześć. Chociaż trudno mówić, żeby to był dobry wieczór w dobie tego, co się dzieje. Powiedz, Jacku, ty wróciłeś z Ukrainy, gdzie pracowałeś dla Polsatu News. Czy ciebie też zaskoczył taki ogromny opór Ukraińców? Ja szczerze mówiąc, spodziewałem się, że bałem się, że Ukraina może paść w 48 godzin z uwagi na taką ogromną różnicę potencjałów militarnych, ale jednak trzymają się i to niezwykle dzielnie, heroicznie. Znaczy, wiesz, powiem ci tak, znaczy, po rozmowach z Ukraińcami już byłem pewien, że ten opór na pewno nie będzie taki mały. A poza tym, czy ta różnica potencjału, przynajmniej tego zgromadzonego i tego, który Ukraina ma w tej chwili, Ukraina ma naprawdę w tej chwili 200 000 armię. Ja przypomnę, że Rosja zgromadziła dookoła Ukrainy 150 000 ludzi. Tak naprawdę jeszcze w tej chwili myślę, że można mówić o przewadze Ukrainy. I Ukraińcy zresztą sami już w tej chwili powtarzają, znaczy pomóżcie nam, tylko oni mają wyraźny problem z obroną przeciwlotniczą, oni nie potrafią sobie poradzić, że są z porządkiem na niebie. Chociaż są pewne dowody, które pokazują się w internecie, też zdjęcia i filmy, które pokazują, że nawet z tym, co mają, potrafią sobie radzić całkiem nieźle. Oni mówią, zamknijcie nam niebo nad Ukrainą i my sobie poradzimy na ziemi. Na ziemi naprawdę radzą sobie całkiem nieźle, między innymi dlatego, że mają dobrą broń przeciwpancerną, którą dostali oczywiście od NATO i od Tak. Zachodu. To są wyrzutnie, które naprawdę potrafi obsłużyć prawie każdy. Instrukcja obsługi jest na tyle prosta, że każdy, kto jest w stanie udźwignąć to urządzenie, potrafi po prostu zlikwidować każdy pojazd pancerny, który tylko wyceluje tym urządzeniem, do tego stopnia, że tylko zaznacza, który pojazd chce zlikwidować i ma nacisnąć, odpalić pocisk, żeby wystartowało to coś jest naprowadzone samo i w zasadzie jednym dotknięciem można zlikwidować każdy pojazd pancerny, a w tym pojeździe pancernym kilkuosobową załogę, więc dlatego są tak duże straty Rosjan, jeśli chodzi o uzbrojenie pancerne. Jacku, powiedz mi, czy twoim zdaniem też jest kluczowe utrzymanie Kijowa? No to jest może diaboliczne porównanie, bardzo smutne, ale Kijów pełni rolę takiej Warszawy w 1944 roku w tej chwili. To może być za chwilę miasto oblężone, które błaga o pomoc całą społeczność międzynarodową. Czy twoim zdaniem właśnie utrzymanie Kijowa będzie kluczowe dla tego, co zrobi Putin i dla przebiegu wojny? Znaczy z pewnością, już w tej chwili, znaczy, Putin chciał dokonać blitzkriegu i na pewno nie spodziewał się takiego oporu Rosjan, Ukraińców, na jakim spotkał. Ja mam też znajomych Rosjan, byłem przez kilka lat w Rosji korespondentem, więc poznałem tam parę osób, niektórym, których znam, jest dzisiaj głupio do tego stopnia, że likwidują swoje zdjęcia na Facebooku. Zresztą i tak w Rosji właśnie chyba przestał działać, po to, żeby pewne informacje z Rosji nie docierały. Ale czuli się na tyle niekomfortowo, że zlikwidowali swoje zdjęcia, zastąpili je czarnymi plamami, widząc, co się dzieje i czego dopuszcza się ich kraj, który też, kochali, prawda? No trudno też odmówić miłości do swojego kraju. Ale znaczy, to jest tak, że nie myśleli, no tak jak wszyscy. Myślę, że myśmy wszyscy tak myśleli, że ten Putin gada, ale zresztą pewne jak gdyby granice tego szaleństwa, znaczy, że pewnych granic nie przekroczy, tak? Wszyscy myśleliśmy, no opowiada niesamowite historie, jaki to on będzie, prawda, ostry, jak to ostro Rosja zareaguje i tak dalej, i to wszystko, i nawet tej ostatniej wypowiedzi, gdy wyglądał trochę jak szaleniec już, to wszyscy mówili, no dobrze, no mówi tak, no może miał gorszy dzień i tak dalej, ale nie zrobi tego. On to zrobił, po prostu wziął i to nie zrobił. I się okazuje, że to było wszystko, co się działo kilka dni wcześniej, to było cyniczne, bo ten plan cały, przypominam to spotkanie nawet ministra Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej z Tak. naszym ministrem spraw zagranicznych, panem Rałem, przecież było takie, że już wszyscy myśleli, a nie, okej, w porządku, oni jednak, no może nie odłożyli ten granat gdzieś na bok, ale zamrzeczkę założyli z powrotem na niego i nie będą im
rzucać. Nie, znaczy to było z premedytacją. Znaczy, Ławrow spotkał się z Rałem po to, żeby uśpić czujność wszystkich, po to, żeby za kilka dni tym granatem rzucić. I No tak się właśnie. stało. Jacku, ponieważ właśnie byłeś korespondentem w Rosji, znasz dobrze psychikę Putina. Ja protestuję przeciwko, wiesz czemu, nazywaniu go szaleńcem, dlatego, że to jest bardzo zimny, wytrawny gracz, to jest czekista, on ma opanowane emocje, więc po prostu wydaje mi się, że on gra w swoją grę. I teraz jest pytanie takie, ponieważ wiemy, że rzucił około połowy sił, czy prawdziwe są te informacje, że te oddziały, które wejdą teraz, być może to była taka gra, będą znacznie lepsze, znacznie bardziej brutalne. Mowa tu oczywiście o też Czeczeńcach Kadyrowa, którzy nawet są porównywani do takich niemieckich Einsatzgruppen, tak? Czyli mają palić, mordować po prostu i działać za linią frontu. Czy tak rzeczywiście może być? No A mówię, właśnie. co dopiero się podpił i tak dalej. Oni tego nie wiedzą. Oni wiedzą tylko tyle, w tej chwili oficjalnie w rosyjskich mediach wiedzą tylko tyle, że Rosja chce wybawić Ukrainę od faszyzmu. No to oczywiście są jakieś bzdury, ale oni są przekonani, tak właśnie jest. No, rosyjska propaganda sprzedaje w tej chwili Rosjanom. I oni za chwilę, oczywiście, jak się dowiedzą, że to nie jest tak, znaczy część już mówiła, oczywiście ta część, a dlatego też właśnie jest wyłączany ten Facebook w Rosji. Właśnie. Też zorientowano się, że ta informacja dociera. Zresztą jak oni zobaczą, że nagle przyjedzie 3000 czy 3,5, a za chwilę pewnie 10, 15 tysięcy tak zwanego gruzu 200, czyli tych umien z ciałami, dzieci tak naprawdę, bo przecież dzieci, są te tak. Nie, to są dzieci. To są dzieci, którzy są wyjedą na ćwiczenia wojskowe, nagle wylądowali pod Kijowem. Oni myślą, że są w Donbasie. Oni myślą, że są gdzieś na Krymie. Boże kochany. Niesamowita historia. To są dzieci, które wylądowały dalej i powiedzieli, macie zdobyć, nie wiem, do tamtej ulicy. Oni nie doszli, albo zostali wzięci z własnej woli, bo to coś się nie udało. Na pewno ta akcja, która się dzieje w tej chwili w Kijowie, nie przebiega tak, jak sobie zaplanowali to sztabowcy na Krymie. I opór Ukraińców jest wielkim zaskoczeniem dla Kremla. Znaczy ten apel Putina, dla mnie ten apel taki właśnie taki troszeczkę przerażonego Putina do rosyjskich, do ukraińskich, przepraszam, wojskowych, który apeluje do nich, złóżcie broń, walczmy razem z tymi faszystami i tak dalej. To jest takie już tak naprawdę rzucane w przestrzeń nie wiadomo co. Ale bo on próbuje rozporować tę sytuację. On widzi, że już nie będzie szybkiej wojny, że on tam ugrzeli w tej chwili, że znaczy Łukaszenka już się w ogóle nie odzywa, tak? Bo aż prądał swój kraj to wszystko, jest tak samo odpowiedzialny jak Putin. Tak. No, znaczy Putin i Łukaszenka mają na pewno świadomość jednej rzeczy. Tak. Że on w tej chwili, znaczy to jest gesta rynkowa, znaczy oni albo wygrają z Ukrainą, albo świat wygra z nimi. Ja szczerze powiedziawszy, ale boję się o tym mówić, ale boję się najgorszej opcji. No właśnie. Że oni już zabrnęli tak daleko, że oni w tej chwili myślę, że nie zapakają się, bo już rakiety balistyczne mają. Zgadza się. Ale nie mają jeszcze na sobie ładunków nuklearnych. Ja się boję, że to się może skończyć tak, że jak oni zobaczą, że nie są w stanie przełamać oporu Ukraińców, to Putin będzie zdolny do tego, żeby nacisnąć na czerwony guzik. Boże kochany, oby do tego nie doszło, bo to, ale rzeczywiście... Znaczy, ale jeśli ja mówię, no, tak to wygląda. To wygląda strasznie źle.
Wyglądasz źle, ja się z tobą, Jacku, zgadzam. A wiesz, co jest jeszcze najgorsze z tego i co można wywnioskować z tego, co mówisz, że wiesz, co jest znowu taką diaboliczną analogią, bardzo straszną też jednocześnie, że pamiętasz, jak naród rosyjski był zniewolony za Stalina, prawda? Często też ci ludzie, którzy walczyli w Armii Czerwonej, nie wierzyli w to w ogóle, marzyli o tym, żeby uciec z tego frontu, żeby po prostu masowo się poddawali Hitlerowi na początku. I wiesz co? I mam takie wrażenie, że ten naród znów jest taki trochę zniewolony z tego, co mówisz. Ten rosyjski, taki zwykły, biedny chłop, który idzie, ten osiemnastolatek, chłopczyk tak naprawdę jeszcze, dziewiętnastolatek, on nie wie tak naprawdę, co się dzieje, gdzie on idzie. Bo ci chłopcy nawet, prawda, jak widzimy w tych ukraińskich filmikach, które są pokazywane przez ukraińską armię schwytanych tych chłopców, to oni nie wiedzą w ogóle, gdzie się znajdują. To koreluje z tym, prawda, Jacku, o czym opowiadasz właśnie nam tutaj. To niestety wygląda. Znaczy, ja mam doświadczenie, jeśli chodzi o Ukrainę, właśnie z roku tam pomarańczowej rewolucji, potem z roku 2005 roku, o ile dobrze pamiętam, potem 2014, czyli Euromajdan i teraz to, co widziałem. I to jest, to, co widzę, to jest to, że to są ludzie, czyli a Ukraina, wojna ma ich przede wszystkim. Tak. I oczywiście nie ma to w swojej kolei. Natomiast tam już wyrosło całe pokolenie świadomych ludzi. Całe pokolenie świadomych ludzi, którzy naprawdę nie wyobrażają tego, że mogliby żyć, że tak powiem, pod ruską mapą. I oni naprawdę będą walczyć do końca. Znaczy, one że krew naprawdę tego nie docenią. A z drugiej strony przerażające jest to, że proszę sobie wyobrazić, że tam na granicy właśnie tych samozwańczych, tak zwanych Ługańskiej i Donieckiej Republiki, są obszary, gdzie są dzieci, które mają 8 lat, a są też takie, które mają lat 12 czy 13, bo świadomość, którą, że tak powiem, tego, co się wokół nich dzieje, zdobyły prawda, te 8 lat temu, które nie sprawdzają sobie świata, gdzie na przykład, nie wiem, 3 razy dziennie nie słychać z automatu albo z Kałasznikowa. Znaczy, w jakimś świecie my żyjemy. Znaczy, Zachód nie da odporu temu, co się w tej chwili udało, że to nie jest wojna Ukraińców z Rosjanami, a to nie jest wojna wolnego świata ze światem, który teraz z niewolą i jakimiś chorymi ambicjami jakiegoś przywódcy, bo to nawet nie chodzi o demokrację. Tak. Jakiś przywódca, który z niewolą, który jakiś sobie naród podporządkował, bo potrafił to zrobić, znaczy, nie możemy udawać, bo jest taka wojna. Naprawdę nie możemy tego robić, bo jeżeli możemy udawać, ja ostatnio to napisał, także ostatnio, że i pomyślałem sobie, że to było absolutnie trafne, że on teraz wie, co się działo, chyba któryś z kolegów dziennikarzy, ale nie pamiętam nawet, że żeśmy wyobrażali, co się działo, że teraz już nie coś się działo we Francji i w Anglii, 1 września 1939 roku właśnie, że no tak, no Hitler napadł na Polskę, no to trzeba było, no to oczywiście trzeba było to potępić, potem trzeba było przekazać jakieś pieniądze na pomoc dla Polski, a wieczorem pójść i walnąć, zagrać meczyk. No, sobie tam partyjkę jakoś pokera albo coś tam i porozmawiać o tym, że to nie tak źle się dzieje. Znaczy nie można tak. Bo to się skończy znowu taką samą tragedią. Naprawdę proszę mnie wierz mi, kochany. Znaczy po tym udałem na wyjeździe ze Lwowa wczoraj rano to było, kiedy rano o 5 obudził wszystkich alarm bombowy. Ja tam miałem jeszcze takie dwa wejścia na żywo i potem no, też uznaliśmy, że no nie mamy tam izolek, nie mamy tego sprzętu, który powinniśmy mieć. Powinniśmy wyjechać i zamienić się z ekipą, odpocząć przynajmniej chwilę i wyjechać, zamienić się z ekipą, która będzie doposażona w środki bezpieczeństwa. Jak widziałem tych ludzi, którzy z popłochu wybiegali z domów, pakowali się do samochodów, jechali potem w stronę polskiej granicy, która była dla nich jak Eden, po prostu miejsce, w którym wielu ludzi będą mogli odpocząć. Jak widziałem te korki, kilkudziesięciokilometrowe, jak widziałem tych ludzi, którzy zostawili samochody,
Powiedzieli, że tutaj będzie stał przez 3 dni, ale ja zgodę będę przystawiali do tej granicy. Mówię, to są obrazki, które mamy zarejestrowane czarno-białe z 1939 roku, jak ludzie uciekają z Warszawy czy z innych miast i tak dalej w Polsce. I różnie przerażnie, bo tak jest to samo, tylko moda jest inna. Dokładnie. Inne warstwy, Jacku, jest pytanie do ciebie z czatu o te ograniczenia social mediów w Rosji. Jest tutaj prośba od internauty mojego stałego widza o ksywie Tomka. Zapytaj proszę Łukasz o akcję z ograniczeniem social mediów w Rosji z powodu rzekomej cenzury rosyjskich mediów. Gdybyś mógł dwa zdania właśnie naszym internautom powiedzieć, bo... Znaczy, z tego co wiem, moi znajomi z Rosji mówią, że tak, przestańcie działać w Rosji Facebook. W tej chwili jest to odłączone. Nie pytajcie mnie dlaczego i jak, bo się na tym nie znam, ale wszyscy moi znajomi mówią, że grają się na Facebook, mówią, że już nie będzie i tak dalej, ale dalej działa WhatsApp i działa Telegram. Telegram zawsze działał, dlatego że w Rosji Telegram jest używany nawet przez, tak powiem, wysokich urzędników Kremla i zawsze był tam używany i zawsze tam funkcjonował. No więc zajęcie tego jest trudne, więc zajmuje dosłownie 2 minuty, więc można być w kontakcie z tymi ludźmi oczywiście, ale nie przez Facebooka. Nie wiem, dlaczego zdecydowano się na odłączenie Facebooka, być może nad Telegramem, ale mówię, nie wiem, nie znam się na tym. Być może nad Telegramem, jak gdyby no, Kreml ma większą kontrolę, ale trudno mi powiedzieć, naprawdę się nad tym nie znam. Wiesz co, ja kiedyś jak byłem na Mistrzostwach Świata, Europy, przepraszam, ostatnich w Rosji, to z kolei nie działa też LinkedIn. W ogóle, wiesz, ten taki niby biznesowy bardziej social media, to też nie działa, bo coś tam się władze LinkedIna pokłóciły z właśnie z rządem rosyjskim. Także LinkedIn już dawno na przykład nie działa też w Rosji. Jacku, chciałem się ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz. Ty powiedziałeś niezwykle smutną taką koncepcję, że i ja się z tobą zgadzam, że Putin oczywiście jest zdolny do tego, żeby odpalić po prostu potencjał nuklearny swój, a ja się zapytam, czy pokojowa Nagroda Nobla, o tym się mówi coraz częściej, dla prezydenta Zełenskiego, byłaby takim jakby... czy takim symbolem, oczywiście on nie przyjedzie na żadne wręczenie i tak dalej, ale chodzi mi o pewien symbol. Właśnie pięknie powiedziałeś to, że teraz ta walka w Kijowie może urosnąć do walki wolnego świata, powinna urosnąć do walki wolnego świata z absolutnym czystym złem, moim zdaniem, bo tak to powinno wyglądać. To nie jest tylko wojna Rosjan i Ukraińców, bo jeżeli tak to będziemy traktować, to skończy się tak, jak powiedziałeś, jak w 1939 roku. Nie wiem, bo to jest takie właśnie znowu gdybanie, co by było, gdyby dostał i tak dalej. To w ogóle dla czy myślicie Państwo, że to dla naprawdę dla Rosji, dla Kreml ma jakiekolwiek znaczenie? Pewnie nie, no pewnie nie. Nie, już w tym czasie się stało. Znaczy chyba musimy sobie zdać sprawę, że ci, którzy mówili, że na Rosji działa tylko i wyłącznie argument siły, czyli taki, który oni stosują, i tylko taki trzeba stosować. Ja wiem, że to jest ciężko w demokratycznym, wolnym świecie mówić o tym, że trzeba po prostu wziąć do ręki pałę i komuś przywalić. Ale tak trzeba zrobić. Że nie ma tego wyroku. Znaczy, tak trzeba zrobić, dlatego że to jest tylko jeden, jedyny argument, który działa. Znaczy, z bandytą trzeba rozmawiać tak jak z bandytą. Tak jak bandyta rozmawia z tobą. Nie można do niego jakiś eufemizmu, nie można mu opowiadać jakiejś historii, nie można próbować. No to jest człowiek urodzony, to jest człowiek, którego trzeba po prostu no, zlikwidować. Tyle, no tak, tak jest moim zdaniem, znaczy nie ma innej możliwości. Ja też jestem. Bardzo jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw. Nie wiem, co też nie jestem, bardzo jestem ciekaw. To się ja podejrzewam. Ja mam przypuszczenie. Co by się działo w Rosji, gdyby najpierw zniknął Putin? No właśnie. Znaczy, tam by się dokonało coś niesamowitego. Tam podejrzewam, że to aż dopiero byłoby nieszczęście dla nich wszystkich. Troszeczkę tak, my byłem parę lat temu właśnie, wylądowałem na Białorusi i tak się złożyło i rozmawiałem z człowiekiem, to już był
bo tam znowu mi wprowadzono zakaz wjazdu, nie dobra, no w międzyczasie byłem tam i rozmawiałem z człowiekiem, który ze mną tam współpracował, tam kilka tematów takich realizowałem telewizyjnych. I pan mi tak właśnie rozmawialiśmy, tak on pracował tam między innymi dla Reutersa, no ale ponieważ ja tam przyjechałem bez operatora, to też tam możemy współpracować. I on deklarował się jako człowiek, który raczej przyjechał opozycji. Ale jak z nim rozmawiałem o tym, a co by to było tam, mówię, jakby zabrakło Łukaszenki, a on mi mówi, nie, no w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ja mówię, no jak sobie nie wyobrażasz? On mówi, no nie, no to mu się wszystko rozpadło, mówi, i tak dalej. A to już było po historii na tej dramatycznej, kiedy zginął prezydent Lech Kaczyński i tam cała delegacja w Smoleńsku. Mówi, ja mówię, no jak to, no przez tą procedurę i tak dalej. Mówi, no u was one zadziałały, ale u nas to by się wszystko rozpadło. I właśnie tak samo podejrzewam, że gdyby zabrakło i gdy zabraknie Putina w Rosji, to tam się wszystko rozpadnie. Także Putin na pewno nie będzie żył wiecznie. Dlatego to, co się w tej chwili dzieje, mam dziwne wrażenie, ma związek z tym, że on sobie zdaje sprawę, że on nie będzie żył wiecznie. Proszę zauważyć, że on nie przygotował żadnych swoich To następców. prawda, to prawda. Więc mam wrażenie dziwne, że tam się coś ostatnio dziwnego stało. Nie wiem, może on jest chory. Może Może. on, mówię, że jego czas jest bardzo policzony. I po prostu postanowił napisać sobie już na wszystko, tak? Więc jedyne, co mogę jeszcze mieć, to napisać się w kartach historii świata. Dobrze, że jest. Nie wiem, no, ale zachowuje się tak, jakby chciał się zapisać jakkolwiek. Jakkolwiek, nawet jak najgorzej. Wiesz co, Jacku, no, były takie koncepcje, ja też o nich czytałem, geopolityków, strategów różnych, że Rosja może się rozpaść, że tak naprawdę, wiesz, że Kadyrow jest numerem dwa po Putinie. O tym się też bardzo dużo pisze, mówi, że Czeczenia się trzyma tylko i wyłącznie dlatego, że zbiry Kadyrowa, bo sam Kadyrow to wiadomo, że jest zbir niesamowity po prostu, że dlatego, że jest większy zbir w postaci Putina. Natomiast w momencie, jeżeli tego Putina by zabrakło, to jest to, o czym mówisz. Tam może nie dojdzie do wojny domowej, ale tam jest tyle tendencji odśrodkowych, że Rosja może się po prostu rozpaść na kilka różnych. A ja na przykład jestem przekonany, że tam dojdzie do wojny Że dojdzie. domowej. Tak, ja jestem o tym przekonany. Zresztą mówię, tu będzie tyle ośrodków, które będą chciały przejąć tę władzę, że tam dojdzie do wojny domowej. Znaczy, ja jestem o tym przekonany. A właśnie nie Niesamowite. ma tego początku. Przecież tam nie ma nawet też ostatni ktoś bardzo mądrze powiedział, że kiedyś to przynajmniej był komitet centralny, który No był. decydował. Który zdecydował, nie mógł zdjąć tego pierwszego sekretarza nawet jak chciał, a w tej chwili nie ma komitetu centralnego. Znaczy, centralnym komitetem jest Putin. Tylko Zgadza i się. wyłącznie. Nie ma nikogo, kto decyduje o tym, czy on będzie tym Putinem, czy nie. To on decyduje, kto będzie kim. A przecież to, co Niesamowite. zobaczyliśmy ostatnio, co on zrobił z Naryszkinem, kiedy mu kazał powiedzieć, czy on popiera, decyduje o tym, żeby uznać te niby niezależne Republiki Ługańską i Doniecką. Przecież to było, przecież każdy widział, że nawet Rosjanie nie chcą tego zobaczyć. Znaczy, nikt nie może być aż tak głupi, żeby nie zobaczyć, że ten człowiek prawie za przeproszeniem się zmoczył, No. odpowiadając Putinowi, że tak, że on się jednak zgadza, tak? To było. To, co on z nim zrobił, No, ty wiesz, co mi to, Jacku, przypomniało, jak pewnie czytałeś gdzieś w jakichś książkach historycznych, jak Stalin robił te narady z tym swoim najbliższym otoczeniem, typu wiesz, Stalin tam był Chruszczow, był Mołotow, był Beria, to Stalin robił dokładnie to samo z nimi. Na przykład sobie chwilę z nimi pożartował, upił ich wszystkich, a potem mówił: słuchaj, ty już mi nie jesteś potrzebny, w zasadzie jutro możecie już nie być. I ten Beria, czy ktoś tam, Mołotow, dostawał po prostu drgawek i tak. Mi się to z tym skojarzyło, że Putin bawi się po prostu jak Stalin tymi swoimi ludźmi. Wiesz, mi to było przerażające. To było totalnie. Nie dość, że to było, jak jest doskonale telewizyjnie zmontowane, Tak. później już jeszcze, zresztą oni musieli to zatwierdzić. Oni wiedzieli, co pokażą. Oni chcieli pokazać, że Putin ma władzę absolutną. Tak. Jest najpierw Putin, potem jest Bóg, a potem cała reszta.
według ich, że tak powiem, systemu wartości. To jest Tak, to było przerażenie. totalnie przerażające. Słuchaj, mnie to przypomina jeszcze jedna rzecz. Była we wczesnym średniowieczu, było tak zwane państwo Samona. Stworzył je niejaki Samon, taki kupiec, wszystko trzymał twardą ręką. Jak Samon zmarł, to państwo Samona się rozpadło. Może to jest trochę porównanie na wyrost, ale rzeczywiście to wygląda na jakiś po prostu. Ale nie sądzę, przecież to jest bardzo duże porównanie. No. Tak właśnie będzie. Jestem o tym przekonany, że tak właśnie będzie. To jest niesamowite. Ten styl tych ludzi, którzy będą próbowali, no bo przecież jeżeli nikt, no przecież ktoś będzie musiał, bo to jak zabraknie Putina, to ktoś, to ktoś będzie musiał wyciągnąć rękę po tę władzę. Ale ich będzie tylu, bo oni są wszyscy tacy malutcy przecież teraz. Przecież zlikwidował, bo czy ktoś powie, jak się nazywa dzisiaj premier z Rosji? No właśnie. Wiesz, a pani też jak się nazywa, a jak się nazywał poprzedni? Nie pamiętam, nie mam pojęcia. No Miedwiediew. A Miedwiediew, sorry, Miedwiediew, tak. Chodzi ci o tą zamianę, zamotamy się. No to jest ta słynna zamiana, tak? Ja prezydent, ty premier, ja prezydent. Masakra. A potem Miedwiediew urosł na tak mocnego, że Putin uznał, że nie chce mieć w ogóle premiera. Nie chce mieć nikogo, kto będzie w ogóle jakkolwiek dorastał, bo dopiero nie wiem, że dorastał, bo jakkolwiek dorastał. No i dzisiaj Rosja chcesz to robić, ale dalej premiera. Tylko ten premier też dla Obamy. To jest nikt. On nawet nie ma nazwiska. Jego nazwisko jest nie zmienione, ani powtarzane na rosyjskich mediach. Bo on jest nieistotny, jest nieważny. To jest po prostu, Jacku, to po prostu historia się dzieje na naszych oczach. I na koniec naszej rozmowy chciałem ciebie zapytać, czy zgodzisz się ze mną, że świat, jaki znaliśmy, po prostu już przestaje istnieć. Jesteśmy w innej epoce i po prostu to wydarzenie, które się zaczęło w czwartek, zmieni wszystko. Całą geopolitykę, rolę Polski, cały świat tak naprawdę. Jacku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Była bardzo cenna. Tutaj bardzo dobre opinie zebrałeś na czacie. Były nawet takie fajna była opinia, że ten Jacek to się zna z Polsatu. Także słuchaj, zebrałeś bardzo fajne recenzje. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz dasz zaprosić do mnie. Trzymaj się. Cześć Jacku, pozdrawiam. Jacek Gasiński, korespondent Polsatu News na Ukrainie i w ogóle wieloletni korespondent Rosji, był naszym gościem różnych polskich telewizji, a jest już z nami Dariusz Nowakowski z Wrocławskich Faktów, nasz stały ekspert. Witam cię serdecznie, Darku, cześć. Witam serdecznie i mogę od razu przejść do informacji, bo mamy z ostatniej chwili. Tak, lecimy. Jest bardzo mocna informacja. Wiemy o tym, że zorganizowana grupa hakerów Anonymous, znana na świecie, wypowiedziała Putinowi wojnę i mamy pierwsze efekty tego, tak naprawdę już takie porządne, ponieważ zhakowali rosyjskie państwowe kanały telewizyjne i pokazują tam materiały z tego, co naprawdę dzieje się na Ukrainie. Słuchajcie, to może być wydarzenie, które zmieni losy tej wojny.
Teraz cały naród rosyjski zobaczy naprawdę, co się dzieje. Wiemy, że jest cenzura, wiemy, że w telewizji nie może pokazać się nic poza oficjalnymi informacjami Ministerstwa Rosji czy spraw zagranicznych, tych informacji, które pokazują się oficjalnie, nic poza to. A teraz zhakowali i widzą wszyscy Rosjanie widzą już teraz naprawdę, co się dzieje na Ukrainie. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że ten przekaz, ta wojna informacyjna jest bardzo istotna. Chociaż nie wiem, czy Darku się ze mną zgodzisz, że rzeczywiście Ukraina chyba na razie wygrywa tę wojnę informacyjną, albo to wygląda tak z naszej perspektywy. Natomiast jest to niesamowita informacja, że rzeczywiście tam jeszcze były takie próby zhakowania tej państwowej telewizji w Rosji, bo tam leciała też pieśń jakaś ukraińska, z tego co wiem już wcześniej, ale to jest niesamowita informacja. Mamy także informacje o pociągu, który dotarł z Lwowa chyba do Polski, pełny też uchodźców. Tych uchodźców będzie coraz więcej. No to jest po prostu niesamowite. No to jest... Darku, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy zgadzasz się z Jackiem, z naszym przedmówcą? Bardzo ciekawą rzecz powiedział, że rzeczywiście po śmierci Putina Rosja może się rozpaść. Wiele czytałem na ten temat różnych strategów, geopolityków. Czy taki scenariusz twoim zdaniem jest możliwy w tym państwie trzymanym naprawdę twardą ręką? To jest mało powiedziane. Słuchaj, przeszedłbym jakby z porównaniem nawet do świata biznesu. Jeżeli masz jakąś dużą firmę, w której jednoosobowo ktoś wszystkim zarządza, to nie wiesz, czy jeżeli on odejdzie, to będzie wszystko tak funkcjonowało, jak miało to miejsce wcześniej. Trzeba mówić już teraz bez poprawności politycznej. Putin trzyma ten kraj za mordę i jest wiele osób chętnych, żeby jemu tę mordę obić. No i tyle. I to rzeczywiście może do tego doprowadzić. Zgadzam się z tym. No, ja wiem o tym, że między innymi Czeczenia Kadyrowa właśnie trzyma się na takim bardzo cieniutkim, wiesz, włosku, tak to bym powiedział, bo Kadyrow wiadomo, że jest siepaczem, wiadomo, że jest gangsterem, taka też jest prawda, ale trzyma się tylko tej Rosji, dlatego że jest większy gangster nad nim, czyli po prostu Putin. I w momencie, wiesz o co chodzi, jak tego gangstera zabraknie, to pierwsza oderwie się Czeczenia Kadyrowa. Przepraszam, ale czytałem komentarze Antoniego i nie mogę. Tak, Antek to jest dobry, top model, Dariusz Nowakowski. No, ale wracając do meritum, wiadomo, trochę też w tych trudnych momentach trzeba się pośmiać, no bo nie można tylko i wyłącznie... Tak, ale jest dużo pozytywnych informacji. Ja w ogóle muszę powiedzieć ci, że to, co powiedziałeś o tej Nagrodzie Nobla, to by było symboliczne, ale ważne są te symbole, szczególnie jeżeli to miałoby się wydarzyć, pokojowej Nagrodzie Nobla oczywiście. Także niech to się dzieje, bo to byłby symbol dla całego świata, wiemy jakie jest znaczenie tej nagrody, ale też naprawdę docierają do nas informacje, które krzepią nasze serca, które dają nam trochę otuchy i nadziei, ponieważ są oddziały białoruskie, wyobraź sobie, które nie popierają Łukaszenki i przechodzą na stronę ukraińską. No to jest już w ogóle niesamowite. To historia, która... Subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciemno po oczach, bardzo proszę. No to jest historia, wiesz co to przypomina? To znowu jest kolejna analogia do roku 41, kiedy w początkowej fazie operacji Barbarossa masowo po prostu pułki, całe armie poddawały się Niemcom, licząc na wyzwolenie ze strony po prostu faszystowskiej III Rzeszy. No ale oczywiście wiadomo, że tutaj jeden wielki gangster spotkał się z drugim, Stalin i z Hitlerem. Natomiast tutaj ma to wielki wymiar. To ma wielki wymiar. Może to będzie początek końca tego zła, który jest w Rosji. Może to będzie początek końca zła na Białorusi. Nie wiemy może tego. Może to będzie początek końca Putina tak naprawdę, bo widzimy jaka jest sytuacja i teraz już nawet Rosjanie mają okazję w swoich kanałach telewizyjnych zobaczyć to, co dzieje się naprawdę na Ukrainie. Ja muszę natomiast powiedzieć, że tak jak byłem na początku zasmucony taką, bym powiedział, miałką reakcją świata zachodniego, demokratycznego, wolnego świata, w ogóle swoją drogą ta cała sytuacja zmusza mnie też do refleksji, że dobrze, że ja żyję po tej stronie. Ludzie, wyobraźcie sobie, że jesteście dzisiaj mieszkańcami Rosji i w ogóle życie pod butem putinowskim, nikomu bym tego nie chciał życzyć. W ogóle co to za życie? Wracając, uważam, że jest naprawdę dostrzegalna dzisiaj ofensywa dyplomatyczna i muszę tutaj powiedzieć, choć staram się być apolityczny, że doceniam działania polskiego rządu. Dzisiaj bardzo mocne słowa premiera Morawieckiego w Niemczech na temat tego, że te hełmy, z których się śmialiśmy tutaj parę dni temu i biliśmy brawa Niemcom ostentacyjnie, oczywiście w cudzysłowie te brawa były, bo nie ma za co bić brawa, to premier określił to swego rodzaju słabym żartem, więc
Także no, bardzo mocna ofensywa dyplomatyczna. Zauważmy też to, że najpierw Polska zamknęła swoją przestrzeń powietrzną, teraz zrobiła to cała Unia Europejska. Tak naprawdę dzisiaj wiemy też, że Niemcy trochę zmieniają zdanie, jakby przejrzeli na oczy, jakby zdjęli te klapki, jakby na moment znowu byli tymi ludźmi, którzy rzeczywiście dostrzegają to, co się dzieje, ale no, to wszystko się dzieje po spotkaniu premiera Polski i premiera Litwy, którzy pojechali dzisiaj do Niemiec i przekonywali kanclerza Scholza, że to ma sens. No i to ma sens, bo my widzimy dzisiaj naprawdę dużą ofensywę dyplomatyczną Zachodu na wszystkich polach, na polach gospodarczych. Też bardzo pozytywna informacja jest również co do tego, że czy Wielka Brytania, czy Polska, czy inne kraje, ale przede wszystkim też Turcja otworzyła korytarz powietrzny i cały czas stara się dostarczać amunicję czy niezbędne do walki środki poprzez Morze Czarne. Właściwie te słowa Putina były takie ostrzegające. Pomożecie, no to niestety dostaniecie po uszach, rzecz jasna. I że jeszcze nigdy nikt nie widział takiej odpowiedzi, jaką Putin tutaj zaproponował. A propos takich odpowiedzi, których nikt nigdy nie widział, wiecie, co mnie jeszcze martwi? Już mówię do was na ty, bo jesteśmy tutaj wszyscy prawie że znajomymi na tym kanale. To jest społeczność, którą bardzo sobie cenię, jest otwarta i pełna szacunku i to doceniam i lubię i szanuję. Boję się tego, że na Ukrainie jest ponad 10 elektrowni atomowych i co jak przypadkiem jakiś przycisk z nich uderzy? No właśnie. To nawet jest może to być kwestia bomby nuklearnej, tylko może być taka kwestia, będziemy mieli zaraz problem podobnego typu. Zgadzam się z tobą. O tym mówił też Jacek Gasiński, twój przedmówca, że jego zdaniem Putin nie zawaha się przed niczym. Ten zbrodniarz może nacisnąć atomowy guzik i wcale bym się nie zdziwił, chociaż z drugiej strony, tak jak mówię, to nie jest, jeszcze raz będę o tym mówił, to jest diabolicznie cyniczny i zły człowiek, ale to nie jest szaleniec. Nie sądzę, żeby zdecydował się aż na taki właśnie atomowy ruch, jednak mimo wszystko będzie starał się to rozegrać w sposób konwencjonalny. Tyle, że niewątpliwie jego sztabowcy się pomylili. To już możemy powiedzieć. Tak naprawdę Ukraina miała paść bardzo szybko. Ci młodzi chłopcy, którzy zostali wysyłani, zdezorientowani, którzy są łapani właśnie teraz jako jeńcy, no oni są po prostu jak dzieci. Oni myśleli, że pójdą gdzieś na spokojnie, gdzieś w jakimś Donbasie, wiesz, ustabilizują sytuację i że Ukraińcy po prostu szybko się poddadzą. Tymczasem okazuje się, że jest zupełnie, zupełnie inaczej. Mogę się odnieść, tak? Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to są takie młode gnojki, zbrodniarze i przestępcy, ci żołnierze, bo widzimy często, jak oni wyglądają. No oni wyglądają jak menele spod sklepu, no nie bójmy się tego powiedzieć. To jest jakiś śmieć ludzki, to co widzimy w tej rosyjskiej armii. Naprawdę wstyd być wśród nich. I teraz tak, to nie są ludzie inteligentni, to nie są ludzie mądrzy, to nie są ludzie, którzy nie są w stanie zrobić czegoś na przykład z tymi elektrowniami, bo oni są głupi po prostu i oni mogą doprowadzić do katastrofy dla całego świata poprzez swoją głupotę. Też chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wielka pani redaktor Monika Olejnik, zadając głupkowate pytania, bo właściwie mam wrażenie, że tutaj już obaliliśmy większość tych odpowiedzi, właściwie, że te pytania miały oczywiste odpowiedzi, oglądając dzisiaj kropkę nad i. Chciałem powiedzieć, ona się pyta, no jak sądzicie panowie, tutaj mamy tych jeńców wojennych i oni mówią to, co mówią to, mówią tamto, co za różnica, co oni mówią? Przecież ci ludzie są szkoleni, co mają mówić. Przecież oni udają, że oni nie wiedzieli, że oni idą na wojnę. Czy my jesteśmy dzisiaj aż tak naiwni? Bo ta naiwność pani Moniki Olejnik wydaje mi się troszeczkę pokazuje, jak dzisiaj myśli Zachód. Naprawdę jest to myślenie pełne naiwności. Polska wielokrotnie ostrzegała, tak jak i pozostałe kraje regionu, kraje budapesztańskiej dziewiątki, ostrzegały, że projekty a la Nord Stream 2 to jest w pewnym sensie uzależnienie się od Putina. I co my dzisiaj robimy? Jeżeli odłączymy Rosję od SWIFT-u, będziemy musieli być wystarczalni bez Rosji, więc to będzie duże, duże zagrożenie, bo eksperci mówią, że ta zima może być z ciepłem w domu, a następna niekoniecznie. Będzie trzeba coś wymyślić. Wiemy też, jaka jest polityka energetyczna teraz Unii Europejskiej, jak ważny jest ten tak zwany zielony ład europejski, żeby doprowadzić do tej niskoemisyjności, żeby ograniczyć emisję dwutlenku węgla. To wszystko wpływa na ceny. Do tego dojdzie jeszcze ta sytuacja. No będziemy mieli po prostu problem gospodarczy, bez wątpienia. To tyle myślę. No, problem gospodarczy to mało powiedziane. Ja myślę, że dopiero to się obudzimy z wielkim kryzysem. W ogóle świat się zmieni, to będzie inny świat. Jeszcze jedno jest ciekawe, wiesz, teraz mi się przypomniało, bo chciałem to jeszcze dodać.
Nie wiadomo, na ile to jest oczywiście prawda, ale przewija się wśród jakby zeznań tych jeńców i żołnierzy taka fraza, że ich dowódcy zostali w Rosji. Także to, no też wiele mówi, to też wiele mówi o tym, jakie jest podejście. Wysyłają tak naprawdę mięso armatnie i liczą, że coś zrobią. Ale tutaj pan redaktor z Polsatu i wcześniejszy gość, naprawdę top, świetnie. Cieszę się, że tacy goście występują w twoim serwisie, bo właśnie o to teraz dzisiaj chodzi. Moim twoim zadaniem ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje, którzy wiedzą, gdzie szukać informacji sprawdzonych, rzetelnych, potwierdzonych, muszą teraz pełnić rolę informatorów. Naprawdę dzisiaj, w tym momencie, kiedy mamy wojnę, informacje sprawdzone są na wagę złota. Dokładnie. Teraz mamy niestety niepokojące informacje. Ja cały czas śledzę wydarzenia frontowe. Informacje sprzed 4 minut. Ukraiński reporter The Kyiv Independent daje informacje o desancie rosyjskich. Informacje o desancie rosyjskich spadochroniarzy zrzucanych w Kijowie, a także o tym, że trwa najsilniejszy ostrzał Kijowa w historii tej wojny. No jest to po prostu, to jest informacja druzgocąca. Ja mam nadzieję, że ten desant zostanie spadochroniarzy odparty, bo desant to jest jedno. Natomiast taki desant można oczywiście odeprzeć. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cioną po oczach. Subskrypcje są niezwykle potrzebne, aby rozwijać kanał, byśmy mogli do Państwa, do Was docierać. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna. Bardzo dziękuję. 2 nowych stałych subskrybentów. Zdecydował się wykupić stałą subskrypcję. Jeżeli ktoś ma na to ochotę, to serdecznie zachęcam. Najtańsza od 9,99. Natomiast ta informacja o tym, że rzeczywiście dochodzi do desantu spadochroniarzy jest druzgocąca. No mam nadzieję, że jednak siłom ukraińskim uda się ten desant odeprzeć. No mogliśmy się tego spodziewać. No będziemy obserwować w najbliższych dniach oblężenie Kijowa. To, co jest bardzo istotne w tej sytuacji, to że to jest tak, jakbyś bronił własnego mieszkania. Oni znają wszystkie uliczki. Tak jak przewagą powstańców warszawskich było to, że potrafili się poruszać po kanałach, tak teraz Ukraińcy wiedzą, gdzie, co i jak. Oni mają pewną przewagę. Także liczę na to, że po prostu mimo wszystko to będzie miało element znaczący w tej całej sytuacji. Chcę słyszeć informacje przez najbliższe dni w serwisach głównych sportowych, sportowych, przepraszam, informacyjnych, na co dzień ze sportem powiązane i tak teraz mi się wymknęło, ale tak jak było w polskim radiu kiedyś i za granicą, Warszawa broni się nadal, chcę informacje słyszeć, tak jak w 39, że Kijów broni się nadal, niech ten Kijów broni się jak najdłużej, bo on ma znaczenie psychologiczne i obawiam się, że bardzo mocno spadłyby morale tej armii ukraińskiej i pytanie jak bardzo, bo to naprawdę ma duże znaczenie psychologiczne i też no będą bronić tego miasta za wszelką cenę, to jesteśmy tego świadomi. Problemem też jest to, że po prostu Rosja weszła od strony Białorusi, tak? Czyli Łukaszenka udostępnił normalnie swoje tereny. Wydawało się, my już widzieliśmy po tym, co się działo podczas wojny hybrydowej na polskiej granicy, jak to wygląda, prawda? Teraz też słyszeliśmy, że to rosyjscy żołnierze często też są na tej granicy polsko-białoruskiej. Właściwie to już jest polsko-ruska granica, nie oszukujmy się. I zaatakowali też... Przepraszam, muszę ci przerwać. Mamy dementi odnośnie tego desantu w Kijowie. No właśnie, to jest to. Niektórzy za szybko podają pewne informacje, akurat konto Łukasz Bok jest dosyć wiarygodne. I Łukasz podaje, że nie ma żadnych spadochroniarzy nad Kijowem, to tylko ślady po obronie przeciwlotniczej. Strasznie irytujące jest to, że większe konta wrzucają każdy pierwszy lepszy materiał, byle szybciej, bez poczekania tych kilku minut na potwierdzenie. Bardzo mądre słowo Łukasza. Tak. Jeszcze wracając, szkoda, że ta odległość pomiędzy granicą białoruską a Kijowem to jest właściwie kilkadziesiąt kilometrów i przekraczając tą granicę oni już są pod Kijowem, dlatego tak szybko te walki przeniosły się do Kijowa. Gdyby Białoruś była suwerennym państwem, Ukraina miała naprawdę by dużo większe szanse obrony. Dzieje się bardzo wiele. No właśnie, pytanie jest takie, czy te wojny, tak wiele zła, tysiące ludzi, którzy teraz tracą życie, setki tysięcy, którzy tracą cały dobytek i mieszkanie, myślę, że około miliona więcej nawet Ukraińców trafi do Polski. Czy to się uda przekuć, Darek?
przekuć na coś dobrego. Ja wiem, że to jest może kontrowersyjna teza, o której mówię, ale może się uda przekuć na to, żeby zniszczyć te chore organizacje, niektóre międzynarodowe, także piłkarskie, także przeżartą rosyjskimi pieniędzmi gangsterską FIFA, przeżartą rosyjskimi pieniędzmi gangsterską UEFA, może futbol, może życie da się zorganizować trochę inaczej. Może jestem naiwny, ale z drugiej strony zawsze trzeba szukać jednak czegoś, szukać dobra, szukać czegoś, co na czym możesz się oprzeć. Myślę, że prezydent Zełenski naprawdę to jest taka dzisiaj jasna postać światowej polityki, nie tylko europejskiej polityki, ale światowej polityki. A i powiem ci jeszcze jedną rzecz, i możecie mnie tu atakować, możecie powiedzieć, że jestem za PiS-em, mam to mnie w dupie. Mnie też możecie. Ja mam to w dupie. Uważam, że nigdy nie widziałem premiera Morawieckiego tak zdeterminowanego jak w ostatnich dniach. Nigdy nie widziałem tak dobrego, krótkiego przemówienia, bo to nie wiem, czy przemówienie, czy oświadczenie, nie wiem jak to powiedzieć, które powiedział, że... mega konkretne, mega. Tak, to co zrobiły Niemcy, to jest żart. To jest żart. Ja go jeszcze nie widziałem, żeby miał takie kochane... Ale słuchaj, to co powiedział z tym Nord Stream 1 i Nord Stream 2, że tam nie płynie gaz, tylko krew ludzi, stary. To było mocne. Czekajcie, bo Antek Macierewicz, nasz stały widz, donosi, że coś niepokojącego się dzieje w Przemyślu. Co się dzieje w Przemyślu? Być może będziemy zaraz to wam z Darkiem w stanie sprawdzić, co się dzieje w Przemyślu. Nie mam jeszcze teraz takiej informacji. Zaraz się dowiemy. Ale zaraz się dowiemy, zaraz z Darkiem spróbujemy to sprawdzić. Może Darek za chwilę coś tam wygoogla, co się dzieje. Ja postaram się jeszcze pewne informacje przekazać z frontu. Wejdziemy teraz na takie samoodświeżające się na wirtualnej Polsce. Pozdrawiam serdecznie tę redakcję, często korzystam właśnie z tego. Najnowsze informacje są takie, że rząd Niemiec zezwolił Estonii na dostarczenie Ukrainie działu artyleryjskich ze starych zapasów NRD. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, to jest bardzo ważne. Jeszcze raz was proszę, robimy wiele dobrego i proszę was o wsparcie. Jeszcze raz. Tallinn chce przekazać Ukrainie 9 haubic z tych zapasów. W umowie zapisano, że Niemcy muszą zaaprobować ten transfer. Do tej pory Berlin nie dawał takiej zgody, a zatem stanowisko Niemiec się zgadza. Nic nie ma na temat Przemyśla. Przepraszam was, ale oczywiście będziemy sprawdzać informacje. Sprawdźcie panowie Przemyśl. Ja może pozwolę sobie w takim razie, nie wiem, wygooglować ten Przemyśl. Sprawdzam, ale nic nie trafia w moje ręce. Uchodźcy uciekają, nie żyje słynny nieprzespana noc na dworcu w Przemyślu. Co tam się może dziać? Może jakieś grupy dywersyjne dostały się na polską granicę. Twitter donosi o jakichś chorych akcjach. Twitter. Może podajcie jakieś konto konkretne, które będziemy mogli po prostu gdzieś zweryfikować. Natomiast jest kolejna informacja, że armia ukraińska zniszczyła rosyjski pociąg przewożący czołgi i 56 cystern z paliwem dla wojsk rosyjskich. Bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze. Ale ile jest takich informacji? Naprawdę ukraińska armia odwaliła kawał dobrej roboty już na ten moment. Mimo że jest naprawdę ze wszystkich trzech stron atakowana, to ile jest takich informacji pozytywnych, że tutaj jakąś kolumnę czołgów, tutaj strącili jakiś samolot. No oczywiście Rosjanie z każdym dniem postępują, ale lansowałeś też taką tezę na temat tego, że być może z tej całej sytuacji wyjdzie coś dobrego. Ja bym chciał ten wątek kontynuować. Po pierwsze, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony reakcją Cezarego Kuleszy i Roberta Lewandowskiego. Mam wrażenie, że dzisiaj Polacy mówią jednym głosem i oni opisali tę narrację. Bardzo dobrze, że nie zagramy z Rosją. Dzisiaj Polska, i to jest śmieszne z jednej strony, a z drugiej bardzo dobrze, dzisiaj Polska pokazała światu, że nie będzie grać z tą drużyną. Z tymi ludźmi. Nie będą z nimi grać. Poruszający wpis Wojciecha Szczęsnego o tym, że jego żona urodziła się na Ukrainie, że ma wielu wspólników na Ukrainie. Cezary Kulesza znowu zabrał twardy głos w tej sprawie i szczerze mówiąc Polska zrobiła bardzo dobrze, ale absurdem byłoby, gdyby Rosja w tym momencie dostała walkovera. Trzeba tą Rosję wypieprzyć z tych rozgrywek. Mam nadzieję, że ktoś to zrobi w końcu. I liczę na to, że ta sytuacja, którą mamy dzisiaj do czynienia, ta, mam nadzieję, wygrana przez Ukrainę wojna, bo trzeba w to wierzyć. Jeżeli nie będziemy mówić pozytywnie, to się nie wydarzy. Jeżeli
to wszystko, jeżeli Putin zobaczy, że wcale mu tak łatwo nie idzie na tym froncie, teraz już cały naród rosyjski ogląda telewizję i widzi, co się dzieje na Ukrainie, wszyscy w tym momencie widzą, że tak naprawdę jeden człowiek z całej nacji, z całego narodu, naród morderców. Przecież ileż lat Niemcy musieli borykać się z tym, co zrobił Adolf Hitler. No przecież do dzisiaj nasi dziadkowie nie mają sympatii do Niemiec ze względu właśnie na porachunki historyczne. Nasze pokolenie młodych ludzi stara się już od tych rzeczy odchodzić. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, liczę na to, że w końcu ta skorumpowana UEFA i FIFA, na których liczą się tylko pieniądze, czego przykładem są Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie będziemy grali na stadionach budowanych przez niewolników. Będę mówił to w każdym programie, bo to jest skandal. Od tego powinniśmy, zacząć. I dziennikarze sportowi o tym w ogóle nie piszą, a w ogóle to jest już podstawa tego, co się dzieje. Że pieniądz rządzi światem, więc mam nadzieję, że zachowanie Polski, mam nadzieję, że zachowanie innych zespołów w sporcie, czy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego doprowadzi do całkowitego zbojkotowania rosyjskich drużyn, to po pierwsze, dopóki przynajmniej ta sytuacja się nie uspokoi. Ale ja jeszcze chciałem ci coś powiedzieć a propos sportu, bo mam tutaj taką oburzającą dla mnie wypowiedź. Dmitrija Wasiliewa, koszyka narciarskiego. Słuchaj, mistrz olimpijski Dmitrij Wasiliew. To jest nielegalne, to bezpośrednie naruszenie wszystkich ustaw cywilnych i IWU, to pogwałcenie praw człowieka zatwierdzonych przez ONZ o decyzji IWU o starcie wiatrowników z neutralną flagą. To jest, no, ma rację, to jest skandal. To, że ludzie na Ukrainie, to jest absolutnie normalne. To jest normalne. Mistrz olimpijski się wypowiada. Darku, przepraszam cię, coś się stało z twoim dźwiękiem. Coś się stało z twoim dźwiękiem. Tam masz pewne zakłócenia i zniknąłeś jakby przez pewien czas, jakbyś mógł sprawdzić właśnie, bo tam chyba jak się ruszasz, to kabelek masz naruszony. Kiwnij głową, czy nie słyszysz? Nie mam żadnego kabelka, mam mikrofon w laptopie. Aha, to wiesz co, to gdybyś tak spokojnie właśnie, bo chodzi o to, że momentalnie... Muszę się uspokoić chyba, bo za bardzo mnie tu nosi. Ale Darek już taki jest energetyczny, jest prawdziwy i za to go... Mogę wam zagwarantować, że jak będziecie moją pracę obserwować, to nieważne, czy będę robił mecz piłkarski, nieważne, czy będę festyn na osiedlu jakimś relacjonował, to zawsze będę mówił z podobną pasją, bo na tym polega dziennikarstwo, aby informować ludzi z pasją. Więc wracając jeszcze krótko i podsumowując, mam wielką nadzieję, że to, co się dzieje na świecie, doprowadzi do tego, że tak jak powiedział premier Morawiecki, uniezależnimy się od Rosji i niech to będzie sygnał dla Europy też na przyszłość, żeby to nie była taka krótkowzroczność. Bardzo dobrze, że NATO też uruchomiło dodatkowe 40 tysięcy żołnierzy, którzy trafili na wschodnią flankę. Mam wreszcie wrażenie, że zaczął Zachód reagować, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, że to dzięki pewnym liderom Europy Środkowej i Borisa Johnsona. Boris Johnson bardzo dobrze zachowuje się, uważam, w tym konflikcie. Też widzimy między innymi samoloty, myśliwce, ale też brytyjskie, ale też przekazali bardzo nowoczesną broń Ukraińcom do tego, żeby oni zwalczali te czołgi. W ogóle też swoją drogą niesamowite obrazki widzimy. To co się dzieje, jest nieprawdopodobne, to źle brzmi, bo nam się wydaje, że to jest film, to nie jest film, ale na podstawie tego, co my tam widzimy, wiemy, że nie jeden dobry film na ten temat powstanie i wtedy będziemy jeszcze mieli jako w ogóle branża filmowa czy dziennikarska szansę do tego, żeby pokazywać ludziom prawdę światu. Chociaż mam wrażenie, że ta wojna informacyjna dzisiaj jest po stronie demokratycznego, wolnego świata. Cieszę się, że jestem jego obywatelem, ale to też ważne jest to, co robią ci hakerzy Anonymous. Wydaje mi się, że oni teraz troszeczkę słynęli chyba ogólnie Rosjanie z tego, że mają hakerów. No to trochę się teraz karta obróciła, prawda? Jak my słyszymy o tym, bardzo że pewne sygnały nawet wojskowe przychwytują, to co oni mówią, prawda? No to zobacz, to może doprowadzić do tego, że na przykład za chwilę Anonymousi opublikują dokładnie, jak ma wyglądać kwestia ataku, co się będzie działo w najbliższych godzinach w ogóle. To są rzeczy, dlaczego Anonymousi swoją drogą są w stanie to zrobić, a nie jest w stanie tego zrobić, nie wiem, amerykański rząd i jego hakerzy. Tutaj już nie ma tutaj pola do negocjacji, do honorowych zagrywek, bo Putin gra nie fair. Chciałem jeszcze się odnieść do tego, co powiedziałeś o piłkarzach, o prezesie Kuleszy. No i znów powiem coś kontrowersyjnego, więc możecie we mnie walić, róbcie co chcecie. Uważam, że prezes Kulesza podejmuje na razie niezwykle odważne, dobre decyzje, jest prezesem z jajami. Może nie radzi sobie z mediami, a ja mam to w dupie, że sobie nie radzi z mediami, bo generalnie rzecz ujmując, po raz kolejny pokazuje, że potrafi podjąć twardą decyzję i kto wie, czy to pod względem honoru, czy to pod względem... czymś więcej niż jest piłka.
Czy to nie jest jedna z najtrudniejszych i to trzeba powiedzieć jedna z najbardziej takich heroicznych decyzji, którą podjęli polscy reprezentanci i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. I tyle. O tym się będzie pisało, prawda? Ale też jeszcze jedno powiem, jeszcze tylko dokończę. Znowu kontrowersyjną rzecz, ale moim zdaniem prawdziwą. Natomiast pięknie brylujący w mediach prezes Zbigniew Boniek, którego cały czas szanuję i ja to podkreślam, bredzi, myli się, nie wie co robi, cytuję UEFA, cytuję kogoś tam, mówi, że poczekamy, zobaczymy. Nie zawsze, słuchajcie, to, że ktoś dobrze wypada w mediach, to oznacza, że postępuje rozsądnie w trudnych sytuacjach. I Zibi, którego jeszcze raz podkreślam, ogromny szacun, lubię go jako człowieka, ale ostatnie decyzje, które robił i to, jak się teraz zachowywał jako wiceprezydent UEFA w mediach społecznościowych, które musi też kontrolować, bo to jest facet, którego ponad milion ludzi obserwuje, więc musi kontrolować to, co robi. Prawie tyle, co ciągle. To pisze bzdury. Po prostu pisze bzdury. Jedźmy, spoko. Kompletne głupoty. Druga taka postać, już, ale ja powiem, Borinio, tak, który pisze, że on jedzie do Krasnodaru, jedzie do Moskwy, wszystko będzie okej, okay, co ty? No ludzie kochani, no gdzie my żyjemy? No ludzie kochani, no naprawdę. Co oczywiście mówię z pełnym szacunkiem do obu ludzi, do obu tych panów, natomiast chodzi o to, że po prostu no, czasami trzeba mieć świadomość tego, że ty wpływasz na określoną grupę ludzi. Kiedy masz mega rozwinięte sociale, kiedy jesteś mega popularną osobą, to wszystko, co piszesz, jest publiczne. Szczególnie na swoich socialach. No i... Proszę, bo już jakby zakończyłem ten jeden wątek, który chciałem uzupełnić. Ja mogę powiedzieć, bo chcemy też się dzielić dobrymi informacjami i takie informacje z pewnością krzepią nasze serca. W ciągu 24 godzin wojny Ukrainy z Rosją, Rosja straciła więcej żołnierzy niż podczas 8 lat starć w Syrii, podaje The Economist. No właśnie. Jaka to jest skala? To jest... W ciągu 24 godzin, 8 lat. Jak porównać te dwa okresy, prawda? To jest niesamowite. Jeszcze a propos tego bredzenia, jeszcze raz chciałbym wielki szacunek dla Romka Kołtonia, mojego serdecznego kolegi, wyrazić, który też powiedział, idi na chuj z tym mundialem wczoraj, błądziłem. Ale przynajmniej Romek jest fantastyczny i to jeszcze raz chcę podkreślić, bo jak napisał, że się mylił, że bredził i po prostu w dupie ma ten mundial. Bardzo mi się to podobało, co Romek wczoraj. Jeszcze raz chcę to podkreślić, że właśnie... coś tu pisze towarzyszu, nasz stały widz, że Boras Pomyśl to już sprostował, że to dotyczyło czegoś innego. Tak, ja wiem, czego to... Jak zawsze, ja wiem, czego to dotyczyło. Ja wiem, czego to dotyczyło, także to i tego. Także, ale zostawmy to. Zostawmy to. Chowany na biadaczu pisze Cionka, z drugiej strony emocje to zły doradca. To fakt, że emocje to często zły doradca, ale z drugiej strony czasami jest już po 23. Jak jesteście naprawdę wkurwieni, to ja się jeszcze raz odwołam do czego? Ja się odwołam do Jerzego Engela, który w takiej przemowie, to jest właśnie w kadrze, że powiedział tak do piłkarzy, nie ma napierdalania w szafki, to w tamto, nie ma was w tego. Czasami trzeba rzucić grube słowo, bo inaczej po prostu nie oddasz tego, co masz na myśli. Także idi na chuj z tym mundialem i idi na chuj z ruskimi, po prostu mówiąc krótko. Natomiast do czego chciałem się odnieść, żebyśmy... Ale też to ja szybko powiem jedno zdanie, że podobały mi się słowa Roberta Lewandowskiego, pokazując, jaką wagę dla nich ma ta decyzja, bo dla nich wielu może być to ostatnia szansa, żeby zagrać na mundialu, a mimo tego zdecydowali się jakby podjąć taką decyzję, która na ten moment będzie decyzją, że nie zagramy na tej imprezie. Ale szczerze mówiąc, czasami ktoś musi podjąć taką decyzję, żeby to dało innym do myślenia. Polska nie okryła się hańbą, UEFA się nią okryje, jeżeli pozwoli Rosji kontynuować to. Dokładnie. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos UEFA. No dla mnie to jest organizacja zdegenerowana. Dla mnie to jest organizacja, która od lat ogranicza rolę dziennikarzy do jakichś takich posłusznych durniów, głupków, nie wiem jak to inaczej nazwać, która zamyka dziennikarzy w klatkach, która nie pozwala rozmawiać swobodnie z piłkarzami, z trenerami. Chce zamknąć wszystkim usta i chce... Generalnie rola dziennikarzy dla UEFA ma się sprowadzać do tego. Przyjść na stadion, poklaskać, wrócić, domik zony, dwie minutki tylko, nie dłużej i wypierdalać. Przepraszam, że tak mówię, ale po prostu tak UEFA
traktuje dziennikarzy od wielu, wielu lat i środowisko dziennikarskie się na to zgadza. Więc idź na chuj z UEFA tak samo. A teraz Darek, oddaję ci głos. Jest sondaż wykonany przez CNN, czyli jedną z największych amerykańskich stacji telewizyjnych. Zapytali Amerykanów, czy NATO powinno wejść w wojnę z Ukrainą, chodzi o żołnierzy. 77% Amerykanów uważa, że tak. No, no właśnie. To jest ciekawa informacja, no prawda? Bo wszyscy sobie zdają sprawę, jakie z tego płynie ryzyko. Ja myślę, że możemy być jeszcze świadkami czegoś innego. Jak pamiętacie, wspólne wojska w czasie II wojny światowej określało się mianem aliantów. Wydaje mi się, że może narodzić się nowy sojusz tak naprawdę, właśnie związany z sojusz taki, gdzie aliantami będzie się określało Stany Zjednoczone, między innymi Polskę, Unię Europejską, Finlandię, Szwecję, no i oczywiście wiele, wiele innych krajów. A po drugiej stronie będzie po prostu Putin, który jest po prostu funkcjonuje jak Stalin, jak Adolf Hitler w III Rzeszy. Taka jest prawda, zbrodniarz i uważam, że należy jeszcze zrobić jemu Norymbergę, czyli proces międzynarodowy po tym wszystkim. No i jest to wszystko przerażające. Tak, ja uważam, że się Putinowi i dowódcom rosyjskim należy proces norymberski, który po prostu tak zwani alianci powinni zrobić. Tak, i wykonanie wyroku publicznie, moim zdaniem. Cały świat powinien widzieć, jak odcinają mu głowę po prostu. Boże, jak ja widziałem te dzieci, te noworodki z Dniepropietrowska, które po prostu... Ale ten poród, widziałeś ten poród w tym metrze? Tak, widziałem. Kobieta urodziła, słuchajcie, kobieta urodziła dziecko w metrze w Charkowie, rozumiecie to? To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne po prostu. Tak samo w Kijowie noworodki nie są w szpitalach, tylko są gdzieś w piwnicach. No jakieś w ogóle obrazki, których nigdy nie chcieliśmy widzieć, ale widzimy. I teraz na szczęście widzą je też Rosjanie. Zginą tysiące. Ci anonimowsi to tak odwalili i powiem ci, śmiać mi się chce, bo to jest coś pięknego, co oni robią. I temu Putinowi musi tak gula chodzić w tym momencie, wiesz, to przecież ci tacy totalitarni przywódcy, to oni mają pierdzielca na punkcie propagandy, tak? Im się informacja nie może wymykać z ręki, a tu nagle, wiesz, przejmują wszystkie kanały rządowe informacyjne i będą to mieć na okrągło teraz. Pytanie, kiedy oni to w ogóle to odzyskają. Co do jedności Europy, dobrze, że premier Morawiecki wpłynął dzisiaj swoim mocnym wystąpieniem na kanclerza Scholza. Mam nadzieję, że będzie to też... w przyszłości skutkowało tym, że w sposób polityczny nie będą blokowane miliardy dla Polski, bo to jest wszystko robione też uważam politycznie i mam nadzieję, że w końcu przejrzą ci przywódcy, ci liderzy na oczy, bo tutaj mówimy o i Polska znowu staje na wysokości zadania. Prezydent Zełenski, co napisał prezydent Zełenski, że dziękuję narodowi polskiemu, dziękuję swojemu przyjacielowi Andrzejowi Dudzie, że Polska jest nieocenionym wsparciem w tym trudnym czasie. No przecież to się aż miło robi, jak się czyta takie słowa. Więc naprawdę mam nadzieję, że to doprowadzi do takiego wyprostowania tej sytuacji, ale mam jeszcze jedną wielką nadzieję i tu chciałbym zaapelować do wszystkich Polaków, żeby to był początek unormalizowania debaty publicznej w Polsce. My przestaliśmy umieć ze sobą rozmawiać. Debata publiczna w roku 2005, 2003, 2002 czy w ogóle na początku lat 2000 wyglądała zupełnie inaczej. Była normalna, była dyskusją na argumenty, a dzisiaj jest obrzucanie się błotem. Naprawdę skończmy z tym językiem i mówię to i do PiSu, bo ja widziałem wpis Samuela Pereiry na temat Marty Lempart, to się aż zagotowałem. Chłopie, w takim momencie to takie głupoty wypisujesz, to nie jest moment, żeby kogokolwiek atakować. Dzisiaj musimy mówić wspólnym językiem, więc mówię to zarówno do PiSu, do Platformy, jak i do wszystkich opcji politycznych, bo wszyscy zaognili po prostu ten konflikt dzisiaj pomiędzy Polakami. Dokładnie, to się tyczy lewej, prawej, środka. Opamiętajmy się, naród polski jest jeden. Jest polska racja stanu i nie ma PiSu, Platformy. Teraz to już w ogóle nie ma partii politycznych. W dupie z partiami po prostu chodzi o to. One są jednocześnie tak samo winne zniszczenia debaty publicznej. Nie ma tutaj mniej winnych. Ale zostawmy to teraz, w tym momencie. I tak samo jak powiedziałem na konferencji, gdzie selekcjonerem został trener Czesław Michniewicz, powołując się na
nauczyciela w Logacionu Poczach i mojego też mentora, trenera Antoniego Piechniczka, który powiedział: dosyć tego, wszystkie ręce na pokład, musimy wspomóc selekcjonera. Tak dzisiaj musimy wspomóc rząd, musimy wspomóc prezydenta Zełenskiego po to, żeby po prostu wolny świat mógł wygrać walkę ze złem, z czystym złem, nie szaleńcem, z czystym złem pod postacią Putina. I o to chodzi. I kto by nie rządził w tym momencie, nawet gdyby rządził Tusk, gdyby rządził nie wiem kto, wybierzcie sobie, Monika Olejna. Co do Tuska, to mówię, Monika... też pozytywnie, bo w końcu oprzytomniał i też powiedział Niemcom parę mocnych słów i Włochom. A teraz mamy informację z ostatniej chwili. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, ogłosiła, że uwaga, część banków, to nie wszystkie banki, ale część banków rosyjskich zostanie odłączonych od systemu SWIFT. Jest to bardzo dobra informacja, to jest taka atomówka, jeżeli chodzi o sankcje właśnie finansowe. Sankcje także dotknęły bezpośrednio Ławrowa, takiego Mołotowa w zasadzie Putina. W ogóle odniosę się jeszcze do bardzo ciekawej rozmowy z profesorem Pieńkowskim, historykiem, który był wczoraj u mnie na kanale. Polecam tę rozmowę, wróćcie sobie do wczoraj. Subskrybujcie, bardzo proszę, i lajkujcie kanał Cioną Poczach. To jest bardzo ważne, żeby się kanał mógł rozwijać. Zachęcam oczywiście do tych płatnych subskrypcji, do wspierania kanału. Dokończ tą historię, już zachęcałeś. Proszę? Dokończ tą historię, już zachęcałeś. Tak, ja też natomiast... Dokładnie, natomiast ja tu staram się jak najwięcej przedstawić, natomiast to jest bardzo ważne, że sankcje finansowe dotknęły też bezpośrednio ludzi zaangażowanych w ten zbrodniczy reżim, tych najważniejszych ludzi w tym zbrodniczym reżimie, czyli Ławrowa, czyli Putina i wielu, wielu innych oligarchów. Gdzieś na Twitterze widziałem takie zestawienie, ile tracą oligarchowie rosyjscy każdego dnia, i to są przerażające liczby. Ja mówię o tych najbogatszych oczywiście oligarchach. Tak. No dobrze, że uderzy. No od nich powinny zacząć się te sankcje, tak? Bardzo dobrze. Twoim zdaniem, Darku, jeszcze chciałem zapytać o społeczeństwo rosyjskie, czy te, jeżeli właśnie te przekazy anonimusów, te trumny, które będą wracać po prostu do Rosji, będą wracać coraz, będzie ich coraz więcej, czy myślisz, że społeczeństwo rosyjskie jednak ten nacisk na Putina będzie miało? Trudno powiedzieć. Są zastraszani, żyją w strachu. Tak naprawdę wiemy przecież, że Rosjanie protestują, ale wiemy też potem, że są bici i zastraszani. Także no to jest wybór każdego człowieka. Wydaje mi się, że może to doprowadzić do masowych protestów, bo to jest wstrząsające dla tych ludzi, co oni widzą dzisiaj w telewizji, moim zdaniem. Jeszcze wiemy o tym też między innymi, że UEFA zrywała sponsorską umowę z Gazpromem, także to jest też takie budujące. Wiemy, jakim graczem jest Gazprom na rynku piłkarskim również, więc odnosząc się, no od nich powinni zacząć, dobrze, że to zrobili, na tym nie możemy poprzestać. Ale no oczywiście jest... no, oni są głównymi winnymi tej całej sytuacji, tak? Jest sporo pytań, czy jutro też będzie live na czacie. Powiem szczerze, nie planowałem. Ja powiem jak Roman Kołtoń, który często mówi, nie planowałem, a potem wchodzi 3 razy dziennie. Także generalnie rzecz mówiąc, wstępnie nie planuję, ale jeżeli zdarzy się coś naprawdę dużego, no to trudno, żebyśmy nie weszli po prostu, bo po prostu no, od tego też jesteśmy. Kanał Cioną Poczach staje się taką platformą dziennikarstwa obywatelskiego, gdzie tłumaczymy pewne rzeczy, gdzie analizujemy nie tylko te sporty, ale geopolityczne. Tak to się złożyło po prostu, więc nie wykluczam po prostu tego, że jutro wejdziemy, dlatego że po prostu taki mamy też temperament. No jesteśmy dziennikarzami z krwi i kości, no i trudno, jeżeli się coś dzieje, to żebyśmy nie wchodzili, żebyśmy o tym nie mówili. Poza tym, no lubię was, tą społeczność po prostu, więc siłą rzeczy, o proszę bardzo, tutaj indeks RTS spada niesamowicie w dół. Darek teraz pokazuje właśnie, jak to wygląda na giełdach. Także 36%. To jest 36%, to słuchajcie, to ludzie tracą na giełdzie ogromne pieniądze. Rozmawiałem z moim przyjacielem Mateuszem, który kupował też akcje różnych spółek. Patrzcie, jak złoty, oczywiście 0,049, także rubel spada, przepraszam, to jest, ale dzięki za te informacje. Niesamowity spadek wartości rubla, to prawda, to jest po prostu niesamowite, jak to wygląda.
wracając do tego, do Mateusza i tej historii z akcjami, kupił akcje kilku rosyjskich spółek i teraz nie może się ich pozbyć, więc a one spadają na łeb na szyję, także to też ma swoje znaczenie. Te sankcje finansowe będą działać w kolejnych dniach, no i miejmy nadzieję, że jakiś skutek osiągną, ale teraz i do tego myślę, że Darek, możemy wspólnie o to zaapelować. Najważniejsza jest jednak pomoc wojskowa, różna dla Ukrainy. To chodzi o amunicję, to chodzi o sprzęt. Tutaj ktoś pisał o tym, że być może można wysłać formację pod żadną flagą tak naprawdę, czyli flagą ochotników. I myślę, że tacy ochotnicy już się tam znajdują, o tym się nie mówi, bo żadne państwa też o tym też nie mówią, że mogą też być też komandosi z różnych innych krajów, którzy pomagają Ukraińcom i o tym też nigdy się nie dowiecie. Dowiecie się po latach, że siły specjalne na przykład Stanów Zjednoczonych tam są. Wcale bym się nie zdziwił, że są tam Amerykanie tak naprawdę, tylko to są pojedyncze jednostki głęboko zamaskowane, które na przykład doradzają, które na przykład kierują aktami obrony. Tak może być. I wcale ale mówimy, jak ja bym na przykład dzisiaj podjął decyzję, jadę na Ukrainę, bo chcę bronić tego kraju, no to co Putinowi do tego? A może ja się utożsamiam z Ukrainą? No właśnie. Więc nic? Powinno być to możliwe. Tak, w ogóle niesamowite jest jeszcze jakby ta kwestia, że jest taki duch w tym narodzie, to jest niezwykle budujące w narodzie. To jest jak czy oglądamy te filmy z żołnierzami ukraińskimi, jaka tam jest wartość bojowa, jak, nie wiem, Julia Timoszenko nawet jest z Kałasznikiem, no to jest po prostu, to jest jakieś, oni zjednoczyli się jak Spartanie, można powiedzieć. Ja bym to nawet porównał do takiej literackiej obrony. Kijów broni się teraz jak Chełmowy Jar we Władcy Pierścieni, gdzie ruszają te hordy, nie? Uruk-hai i tak dalej, że ktoś, kto kocha Władcę Pierścieni, to sobie przypomni teraz ten film. Przypomnij sobie książkę, kiedy wolny świat broni się właśnie w tym stołpie po prostu w Kijowie. No taka jest prawda. No mi to przypomina obronę Warszawy. To pewnie zależy, komu są bliższe jakie porównania. Tylko że Polska dostała jeszcze cios z niespodziewanej strony 17 września i to pewnie kapitulację tej Warszawy przyspieszyło. Mogliśmy jeszcze organizować obronę dalej, w głąb kraju. Mieliśmy Wilno, mieliśmy Lwów. To też były bardzo ważne dla nas miasta, kolebka naszej kultury. Ja to rzucam tak teraz, żeby nikt nie podłapał, ale zastanawiam się, co by było, gdyby Polska na przykład powiedziała, my chcemy bronić Lwowa, bo uważamy to za polskie miasto, dzisiaj pod ziemią ukraińską i flagą, ale naszą kulturę, nasz dobytek, nasze polskie cmentarze, nasze polskie ulice, jeżeli byśmy tam wprowadzili swoje wojska na przykład, żeby bronić Lwowa, to samo co robi Putin, czyli rości sobie historyczne tereny, my również moglibyśmy sobie rościć Lwów w tym momencie i pomóc Ukrainie w ten sposób. Wydaje mi się, że w kwestii dyplomatycznej to mógłby być jakiś kierunek działania. Ja myślę też, że będzie nam smutno, jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, że nie wysłaliśmy jednak tego wsparcia, bo to by mogło zmienić jeszcze bardziej losy tej wojny. Ja szczerze mówiąc rozmawiam na co dzień z Ukraińcami, nawet jak słyszę po prostu język ukraiński w swoim otoczeniu, to chcę z nimi rozmawiać, chcę dawać im wsparcie, chcę pokazywać, że jestem razem z nimi, że się utożsamiam. Spotykam sąsiadów, którzy mieszkają w moim bloku, też z nimi rozmawiam i to są wszystko ludzie bardzo zasmuceni, którzy mają przeszklone oczy, widać, że nie śpią, widać, że ciągle są na telefonie, widać, że mają tam swoich bliskich, o których się po prostu martwią. I to jest wszystko strasznie po prostu smutne. To prawda, ja myślę, że warto. I podoba mi się, jak widzę te obrazki, dzisiaj oglądałem Fakty TVN, pięknie to wszystko wygląda, jak ludzie po prostu z dobrego serca tam w Przemyślu, czy na Wschodzie, czy w różnych innych miejscach, ludzie, niektórzy biznes zamykają, żeby noclegownie zrobić dla uchodźców. I w ogóle była narracja, że Polska jest antyuchodźcy. Najpierw blokowaliśmy to w roku 2016-15. W ogóle moja też teoria jest taka, że gdyby nie ta narracja antyimigrancka, to być może PiS nie doszedłby do władzy wtedy. I to jest jedna z moich teorii, ale zobaczmy, jak dzisiaj Polacy zachowują i co? I są tacy źli dla tych uchodźców? No nie, to właśnie każdy otworzył serce i to jest coś, co też świat powinien dzisiaj docenić, bo Polska jest dzisiaj naprawdę domem, być może nawet dla kilku milionów Ukraińców uciekających przed wojną.
Dokładnie i wszystkich przyjmiemy, także to też mi się bardzo podoba, bo my nie zachowujemy się tak jak pozostałe kraje kiedyś w czasie wojny, kiedy zamykały granice na przykład dla Żydów uciekających tysiącami, także z terenów III Rzeszy czy z Polski nawet. Pamiętamy te historie, kiedy Proszę, nie chciały ich przyjąć Stany Zjednoczone, no ludzie ginęli na tych granicach po prostu, ci Żydzi bardzo często i tak, przepraszam, że tak mówię, że skojarzyło mi się to z tymi czasami, ale ci Ukraińcy też uciekają w tak masowo wtedy, jak Żydzi wówczas z III Rzeszy. I to jest po prostu piękne, że przyjmujemy wszystkich tak naprawdę. I to jest wielki, myślę, że ja bym powiedział jeszcze, co może się dobrego urodzić. Mnie się zawsze podobała koncepcja, zresztą jak pamiętacie film Ogniem i Mieczem, to jest bardzo fajna taka rozmowa, kiedy Chmielnicki mówi, że jemu się marzy, on chyba rozmawia ze Skrzetuskim w trakcie tego filmu i marzy mu się Rzeczpospolita, nie dwojga, a trojga narodów, czyli Rzeczpospolita, państwo wielonarodowościowe, federacyjne, demokratyczne, w jakimś sensie na tamte czasy, oczywiście przypomnijmy demokrację szlachecką, gdzieś może ta idea, oczywiście już nie w jedno państwo, bo to jest już dzisiaj niemożliwe, ale ta Rzeczpospolita obojga narodów, czyli Polski, narodu polskiego i ukraińskiego, może ta idea się odrodzi. Może ta idea się w jakiś sposób odrodzi i przemieni się, jeżeli się Ukraińcom uda, zrodzi się z naszą pomocą międzynarodową, w taki trwały sojusz. Antyputinowski, po prostu, wiesz o co mi chodzi. Słuchaj, no na pewno lepiej budować mosty niż je burzyć, no chyba że Rosjanie idą, to wtedy trzeba burzyć wszystkie, bo nic po sobie nie zostawiają potem. Zresztą sami się o tym przekonaliśmy. Ja też się obawiam tego, co będzie, jak ten oddział czeczeński wjedzie, bo tam nie wiem, czy tam do gwałtów nie będzie dochodziło. To są bydlaki, to sobie trzeba otwarcie powiedzieć. Co do przyjaźni, to ja powiem ci, że już widzimy taką przyjaźń, bo wielu Ukraińców mieszka chociażby w moim rodzinnym Wrocławiu i oni stanowią bardzo ważny element części tego miasta. Raz, że dla rynku pracy, ale często to są ludzie, którzy zasymilowali się z naszym społeczeństwem, dobrze już mówią po polsku i świetnie sobie się tutaj odnaleźli. Więc to są często relacje interpersonalne, są małżeństwa polsko-ukraińskie, ludzie się kochają, zakładają rodziny. Organizowaliśmy razem Euro 2012, to było 10 lat temu. Dzisiaj te stadiony płoną w Charkowie, w Doniecku. To jest nie do wyobrażenia z perspektywy czasu, co wydarzyło się na Ukrainie. Także na pewno wiele nas łączy. Myślę, że wspólny wróg to jest coś, co może nas połączyć jeszcze bardziej. Zdecydowanie. I ten wspólny wróg jest, jak właśnie tutaj Przemaser chyba dał, czy Sauron, czy Saruman, ale nie. Bardzo fajny wpis. Łukasz, pytanie. Tomka pisze, nasz stały widz, pozdrawiam cię, Tomek. Pytanie tylko, czy Putin to Sauron, czy tylko Saruman? Ja mimo wszystko mam wrażenie, że Saurona jeszcze nie poznaliśmy. Oby jednak nie skończyło się to tak źle. Jeszcze na koniec naszej rozmowy, już powoli do brzegu będziemy zmierzać, poruszyłbym ten wątek ewentualnego rozpadu Rosji, bo myślę, że on jest bardzo ciekawy w przypadku porażki, w przypadku śmierci Putina. To rzeczywiście to może wyjść, że to państwo jest takimi bardzo cienkimi sznurkami ze sobą powiązane. Mówi się o... Proszę? Z tektury państwa. Tektury, że to jest państwo z tektury. No nawet w rozmowie z Jackiem Gasińskim użyłem takiego porównania, że to może być takie państwo Samona, czyli oparte tylko i wyłącznie na, wiesz, na autorytecie jednej silnej jednostki. Kiedy jej brakuje, może po prostu Rosja się rozpaść. Co, mam tutaj taki dość długi komunikat, ale myślę, że zainteresuje naszych internautów odnośnie najnowszych sankcji Unii Europejskiej. Nie wiem, czy mamy chwilę? Tak, bardzo proszę, lecimy. Dziś wieczorem w sobotę Stany Zjednoczone, Francja, Kanada, Włochy, Wielka Brytania, Komisja Europejska i Niemcy podjęły decyzję o nałożeniu dalszych surowych sankcji finansowych na Rosję w odpowiedzi na ciągłe ataki sił rosyjskich na Ukrainie. Wszystkie rosyjskie banki, które zostały już objęte sankcjami przez społeczność międzynarodową oraz, jeśli to konieczne, inne rosyjskie banki, zostaną wyłączone z międzynarodowego systemu usług płatniczych SWIFT. Ma to na celu odizolowanie tych instytucji od międzynarodowych przepływów finansowych, co masowo ograniczy ich globalną działalność. Ponadto państwa zdecydowały się na dalsze ograniczenie możliwości wspierania przez rosyjski bank centralny kursu rubla międzynarodowymi transakcjami finansowymi. Zatwierdzone sankcje są również wymierzone w osoby i instytucje w Rosji i poza nią, które wspierają wojnę z Ukrainą. W szczególności zlikwidowana ma zostać możliwość uzyskania przez bogatych Rosjan tak zwanego złotego paszportu, a tym samym obywatelstwa europejskiego dla siebie i członków rodzin. Powołana zostanie również grupa robocza z przedstawicielami USA i Unii Europejskiej w celu zapewnienia szybkiego wdrożenia sankcji oraz zamrożenia aktywów osób objętych sankcjami, ich rodzin i firm.
kraje podkreśliły chęć podjęcia dalszych działań, gdyby Rosja nie zakończyła ataku na Ukrainę, a tym samym na europejski porządek pokojowy. No i to są konkrety. I to są wreszcie konkrety. Niemcy gdzieś jakby się obudziły, prawda? Tak to można powiedzieć, że... No słuchaj, jak słyszysz, że rurami Nord Stream 2 płynie krew matek ukraińskich i z drugiej strony, że 5000 hełmów tutaj razem biliśmy sarkastycznie, brawo, ale premier Morawiecki dzisiaj powiedział, że to jest żart. No Niemcy zostały przez premiera Morawieckiego dzisiaj upokorzone na arenie międzynarodowej. Pokazał on ich właściwie taki brak chęci, żeby przeciwstawić się temu ludobójstwu, nie bójmy użyć się tego słowa. To prawda, to było totalne. W ogóle naprawdę myślę, że... Proszę, musiał powiedzieć w końcu, wiesz? I dobrze, że Morawiecki to zrobił. To prawda i powiedział, że te hełmy, które tam Niemcy przesyłali, to jest żart. To jest żart po prostu. On użył tego słowa. Jeszcze po niemiecku to powiedział. No, to powiem ci szczerze, dawno nie widziałem, jeszcze raz to powtórzę, tak mocnego Morawieckiego. Jarosław Aleksander Jarema zasubskrybował płatnie, bardzo dziękuję. Mamy kolejnego wspierającego kanał Cioną po oczach. Ta społeczność rośnie, naprawdę. Ja się nie, bo sporo było takich głosów, że o, super kanał, ale coś tam mało widzów i tak dalej. Mamy to w dupie, będziemy robić swoje, będziemy rosnąć każdego dnia. Nic mnie nie zatrzyma, nic mnie nie załamuje. Jak wiecie, pasji nie brakuje, mam dobry team, tak jak właśnie Darek i nasi stali eksperci, także będziemy to robić, bo tak rozumiemy misję dziennikarstwa, tak rozumiemy misję społeczności vloga Cioną po oczach. Darku, czy ty myślisz teraz, bo wiesz co, pamiętasz jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, przepraszam, że do tego wracam, ale to jest ważne, rozmawialiśmy z Darkiem na naszej grupie takiej zamkniętej i ja mówiłem chłopakom, z którym mamy taką grupę, że słuchajcie, boję się, że Ukraina padnie w 12-24 godziny, wielu tak z nas myślało, ale stało się inaczej. Stało się inaczej. Ten opór Ukraińców zaskoczył chyba wszystkich. Jacek Gasiński mówił 200 tysięcy. Armia jest 200-tysięczna ukraińska. Mistrz Ukrainy Anastazja Lenna na froncie. To jest niesamowite. Pokaż jeszcze to zdjęcie. Ale piękna dziewczyna. W ogóle proszę bardzo. Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, to ja wiem, że to może to jest jakieś propagandowe zdjęcie czy cokolwiek, ale to jest nawet niesamowite. Nawet jeżeli to jest świetna propaganda, tak bym to powiedział, to jest propaganda, która po prostu działa. Właśnie w tej chwili sparaliżujemy aktywa rosyjskiego banku centralnego. O proszę, nawet. A więc są to już, powiedziałbym, atomowo-finansowe sankcje. Słuchaj, Darek, ja tak sobie myślę, słuchaj, Putin sobie nie zdaje sprawy, że Rosja się będzie finansowo bardzo długo podnosić. Ja nie wiem, czy on... I tu pod tym względem zaczyna mi się taka lampka, czy to już nie jest szaleństwo, wiesz o co chodzi, bo... A może, Darek, a może jest jedna rzecz. On tak przelicytował, tak przeliczył, że on myślał, że szybko zajmie Ukrainę i nawet nie zdążą, wiesz... Słuchaj, bo jakby on to zrobił, to dalej miałby pozycję szefa w tych negocjacjach, jakby on to zrobił. Jakby przejął ten kijów 48 godzin, załóżmy, prawda? Dalej miałby pozycję lidera, ale mam wrażenie, że Putin rządził, grał strachem, ale przestał już teraz. Już sam zmiękła mu retoryka, zaskoczyła go ukraińska armia, jej opór, także trzymamy kciuki. Dokładnie, tutaj Jarek Aleksander Jarema pisze, wrocławiarzanin, wrocławianin, ziomek top, to chyba o tobie, mieszkam w Wielkiej Brytanii, jestem dumny z was wszystkich, a my jesteśmy dumni i dziękujemy ci bardzo, że oglądasz vlog Cioną po oczach, trzymaj się, tu armia nasza też rośnie, armia wsparcia dla Ukrainy. Dają herb wrocławski, ale już troszeczkę w złym stanie, ale no tak dzisiaj wyglądają herby Ukrainy. Dokładnie, natomiast my też rośniemy w siłę. No słuchajcie, my nie walczymy na froncie, ale my walczymy na froncie z Darkiem informacji. My będziemy walczyć na tym froncie, informować po to, żeby też chronić ludzi przed dezinformacją. Rozumiemy tak dziennikarstwo obywatelskie, prawda? Bo to jest właśnie, pamiętasz jak nas uczono na studiach, czym jest tak naprawdę dziennikarstwo, czym są media obywatelskie, które jedno po drugim rosną w Stanach Zjednoczonych chociażby, gdzie tam może być
radio, które nadaje tylko dla 5 ulic, ale to też jest ważne, to jest wszystko ważne, to jest właśnie budowanie pewnego społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego i mam poczucie, że to, co robimy, jest bardzo ważne, nie wiem, jak ty uważasz, ale myślę, że w tym momencie robimy to, co możemy. Nie możemy walczyć bezpośrednio z różnych przyczyn, ale możemy po prostu walczyć informacją, walczyć o dobrą informację w polskim internecie. Powiem tak, no to jest na pewno jedyne, co możemy zrobić. Ja nie potrzebowałem nawet pustych słów profesorów na uniwersytecie, żeby wiedzieć, co muszę robić w takiej chwili. Często na uniwersytetach niestety nie uczą ludzie, którzy mają coś wspólnego z tym zawodem, więc nie traktowałbym ich w charakterze jakichś wielkich autorytetów, przynajmniej ja na takich trafiłem. Oczywiście były wyjątki, jak dr Andrzej Ostrowski, o którym teraz będę robił dłuższy film, między innymi. Natomiast tak, uważam, powiem ci tak, ja się z tym urodziłem, bo ja jestem ciekawy świata, szukam informacji, powiem tak, jak zaczynała się ta wojna dzień wcześniej, Darek, następny live ma być z herbem Lubina, Dolnośląska, nasza ziemia. No wiesz, Wrocław, Zagłębie, Lubin to nie są do końca dobre relacje, ale masz rację, ja kibicuję wszystkim drużynom na Dolnym Śląsku i też jestem dziennikarzem Miedziowych Faktów. Zachęcam was do zaobserwowania strony, bo tutaj reklamujemy Wrocławskie Fakty jako największe medium, w którym pracuję, ale jestem dziennikarzem również Miedziowych Faktów, Sudeckich Faktów, więc jestem na całym Dolnym Śląsku i jeżdżę z kamerą. Także też jak ktoś chce codziennie obserwować moją pracę, to zachęcam do zaobserwowania mojego profilu na Twitterze, bo dzielę się z tym, co robię na bieżąco. Natomiast ja jestem po prostu osobą ciekawą świata i powiem ci, to będzie nieskromne, ale mam bliskich, którzy są w stanie to potwierdzić. Alarmowałem już na początkowej fazie epidemii, że będzie problem z COVID-em na świecie, bo to czułem. Pisałem publicznie, że Donald Trump wygra wybory z Hillary Clinton. No i szczerze mówiąc, przed wybuchem tej wojny, która wybuchła w środku nocy, o godzinie 22 pisałem wszystkim moim znajomym, że naprawdę wszystkie w tym, byłem długo nieprzekonany, czy to się wydarzy, ale o tej 22 tuż przed wybuchem wojny wiedziałem już, że ta wojna wybuchnie, więc nie chcę mówić, że jestem jakiś świetny, bo nie jestem i wiele muszę się jeszcze w życiu nauczyć, żeby dojść do poziomu, który by mnie satysfakcjonował, ale gdzieś taką czutkę, taki nos zdarza mi się mieć, tym razem znowu się o tym przekonałem, ale szczerze mówiąc w kwestii Ukrainy wolałem się mylić, to jednak czułem, że to się wydarzy. Naszym zadaniem jest teraz rozmawiać, naszym zadaniem jest teraz dobrze informować, naszym zadaniem jest teraz po prostu też uspokajać, bo my musimy tonować nastroje, musimy być w tym wszystkim też racjonalni, więc wiemy, co się dzieje na Ukrainie, ale jeżeli ktoś zapyta mnie, czy dzisiaj grozi inwazja Polsce, no to nie, ale zobaczcie, co się dzieje. Widzicie, jakie są kolejki na stacjach benzynowych, na niektórych nie ma paliwa. Poszedłem do bankomatu, bo potrzebowałem wypłacić pieniądze, nie było pieniędzy. No umówmy się, że to są szaleńcze ludzkie zachowania. Powinniśmy to tonować. W Polsce dzisiaj nic nie grozi. Właśnie, chciałbym jeszcze raz do tego się odnieść. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cielą po Oczach. Bardzo proszę, zachęcam do tego. Nie dajmy się zwariować. Myślę, że taki apel z całą społecznością vloga Cielą po Oczach, z Darkiem, z Jaromirem Krukiem, z Filipem Macudą, który także jest ekspertem vloga Cielą po Oczach. Chcę powiedzieć jedno. Przyłączamy się do apelu rządu i mówimy tak. Nie dajcie się zwariować, nie tankujcie tej benzyny nie wiadomo ile, nie rzucajcie się po prostu na inne rzeczy, nie wypłacajcie. Ja widziałem dzisiaj starszych ludzi w Bielawie, mojej kochanej Bielawie, i słuchajcie, staruszka po prostu wypłacała, nie wiem tam, ile tam szło tej kasy, nie wiem, nie patrzyłem, ale co z parę koła 13 poszło. 13 i 14. Dokładnie, czasu i oni po prostu się rzucili i kolejki do banku, i w mojej Bielawie kolejki na stację paliw, przecież to jest niemożliwe, u mnie nie ma kolejek. Słuchaj, zrozumiałbym, jak to by się działo w Rosji, biorąc pod uwagę te sankcje i mrożenie aktywów. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, ale czemu to się dzieje w Polsce? No nie popadajmy w szaleństwo, tak jak ludzie wykupili wszystko ze sklepów, jak epidemia wybucha na przykład. Nie? To jest kolejny przykład tego, jak media potrafią doprowadzić do naprawdę dziwnych zachowań. A właśnie o to chodzi Putinowi, żebyśmy zwariowali, żebyśmy sobie sami robili problem. Dlatego kupowanie tego paliwa na zapas, kupowanie tej po prostu, nie wiem czego, wybieranie pieniędzy z bankomatu na zapas jest szaleństwem. Nie róbcie tego, bo to tylko nakręci złe procesy w naszym kraju. Proszę was, nie róbcie tego. Ale zachęcamy do tego, żeby posiadać gotówkę, bo bez wątpienia jest takim środkiem płatniczym, który
daje niezależność i bezpieczeństwo. No, Tomka pisze, a ja Twittera nie posiadam chyba dla swojego własnego bezpieczeństwa, nie hamuję się w relacjach z politykami i mogłoby się to źle skończyć. Wolę czone... Mam podobny problem, ale jednak posiadam. No, no właśnie, także no, trzeba się hamować rzeczywiście, bo można coś głupiego, można sobie zaszkodzić tak naprawdę mocno, można sobie mocno zaszkodzić po prostu pisząc coś głupiego w social mediach. Ja słuchajcie, mam jedną zasadę, że na przykład po pijaku nie siadam do social mediów, nie siadam, bo jak wrzucę jakiegoś atoma, a dużą mam wiedzę taką zakulisową o różnych sprawach i jakbym naprawdę wpierdzielił po prostu w social media taki wpis czasami, co naprawdę myślę, to by się to skończyło bardzo niedobrze. W związku z tym po prostu po pijaku, jak sobie piję wino, piję sobie piwo, nie siadam do social mediów. Ręce precz od social mediów i to też wszystkim po prostu radzę, łącznie z wypisywaniem do ładnych koleżanek atrakcyjnych. Nie jeden facet pewnie zgubiło to już po prostu w social mediach takie głupoty. Wracając jeszcze do sytuacji frontowej, czy mamy, Dareczku, jeszcze jakieś sytuacje, o już których sprawę. Powinniśmy... Tak, bardzo proszę, sprawdźmy, czy mamy jeszcze jakieś sytuacje, o których należałoby was poinformować. O właśnie, Antek Macierewicz, który mieszka na co dzień, niesamowite. Putin jako Hitler, no to bardzo prawdziwe, przerażające. W Anglii podobni ludzie zaczynają panikować, ceny idą astronomicznie w górę. Słuchajcie, mi tu pies bardzo mocno piszczy, ja tylko sprawdzę, co tu się dzieje. Ale chodź, Megi, chodź do mnie. Megi, mogę wam powiedzieć tutaj, żebyście nie czuli się znudzeni, to jamniczka, ulubiona Łukasza, faworytka domowa. Tak, bardzo sympatyczna, tylko czasami tak się cieszy, jak kogoś zobaczy, że potrafi się zesikać. Dokładnie, tak to wygląda. To jest taki mały, miniaturkowy jamnik, samiczka, także po prostu musiałem otworzyć. którą Łukasz często ma na tapecie zamiast swojej żony. Dokładnie, to też się zdarza. Dareczku, bardzo cię proszę, jakbyś mógł przekazać naszym internautom najświeższe informacje właśnie z frontu. Zostawię cię na chwilę samego, pójdę po pieska, bo rzeczywiście tam mocno piszczy, a gdybyś ty przez chwilę tylko mógł przejąć live'a, to byłbym wdzięczny. Dzięki. Czego się nie robi dla przyjaciół? Oczywiście, że mogę to dla ciebie, Łukasz, zrobić. Już sprawdzę najświeższe informacje i za moment się nimi z Państwem podzielę. Na pewno zachęcam do tego, żeby obserwować na Twitterze konto Cezarego Fabra, czyli Cezary Faber, wpiszcie sobie na Twitterze. Jest to człowiek, który na bieżąco i bardzo dobrze informuje o tym, co się dzieje. Jeżeli chodzi o najnowsze informacje, 2 minuty temu AFP podaje, Rosja zamyka przestrzeń powietrzną dla przewoźników z krajów bałtyckich i Słowenii. 3 minuty temu posłanka Rady Najwyższej Ukrainy, ukraińskiego parlamentu, Galina Tretiakowa, poinformowała, że ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły 2 samoloty nad Kijowem. To też jest dobra informacja. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że będziemy pracować nad zakazaniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach. 9 minut temu również Ursula von der Leyen powiedziała, że odcięcie banków od SWIFT uniemożliwi im prowadzenie większości transakcji finansowych na całym świecie i skutecznie zablokuje rosyjski eksport i import. Od systemu SWIFT odcięte zostaną te banki, które już objęte są sankcjami. Jeśli zajdzie potrzeba, odcięte zostaną kolejne. No chyba zachodzi ta potrzeba, tak mi się wydaje. Niemiecki rząd poinformował o odcięciu Rosji od międzynarodowego systemu SWIFT i to podaje Reuters. A więc bardzo poważne źródło, już jestem z powrotem. Słuchajcie, sytuacja jest opanowana, także sporo tych... Dokładnie, sporo tych informacji najnowszych od Darka. Słuchajcie, no sytuacja jest na tyle dynamiczna, że być może jutro nawet i wejdziemy, bo tak naprawdę nie możemy tego wykluczyć, że nie wejdziemy. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Darku, na koniec naszej rozmowy, chyba że masz jeszcze ochotę porozmawiać, chociaż zbliżamy się do północy, więc nie wiem. To może dobijemy do północy i zamkniemy. Znaczy napiszcie na czacie, czy chcecie nas jeszcze słuchać, bo jak już się wam znudził Dariusz Nowakowski i Łukasz Siana, to jesteśmy w stanie to zrozumieć. Wszyscy też czasami mają mnie dość. Buzia mi się nie zamyka. Tak, natomiast wiem, że wy na ogół lubicie właśnie Darka jako naszego eksperta, także myślę, że tutaj raczej wszyscy za tym będą, żebyśmy właśnie porozmawiali. Jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej, jak Darek powiedział, do tej północy możemy jeszcze porozmawiać. Pierwsza jest propozycja. Nie wiem, czy to pierwsze damy radę.
Tyle siły to chyba nie mamy, bo rzeczywiście nadajemy już 2,5 godziny. Sporo gości, sporo myślę, że bardzo ciekawych tematów. Właśnie, Darek, a ja naprawdę cenię pracę Piotrka na Twitterze, czyli internauty o ksywie Bukaro Banzai, który po prostu podaje w ogóle najnowsze rewelacja, informacje. Naprawdę rewelacja, że go dzisiaj zaprosiłeś. Bardzo się z tego cieszę. Z przyjemnością słuchałem waszej rozmowy. No facet jest kozakiem. Facet jest kozakiem. Tutaj Łukasz widzę, że dalej walczy chyba ze swoją uroczą jamniszką, chociaż nie tak, widzimy ale go. Okej, już jest okej, okay, po prostu Łukasz, muszę. Ale nie widzimy, ale za moment go zobaczymy, taką mam nadzieję. Tak jest, jestem z powrotem, przepraszam, nie ta opcja, jeżeli chodzi o to. Natomiast wracając jakby do tematu, ja bardzo cenię to, co robi Piotrek. Wydaje mi się, że jest to po prostu, no zobaczcie, jak jeden człowiek może bardzo dużo dobrego zrobić na Twitterze i może słuchaj, naprawdę... jest mocna informacja. W rosyjskim Białgorodzie 5 tysięcy żołnierzy pełniących służbę na podstawie kontraktu zbuntowało się i odmówiło walki na Ukrainie. To jest niesamowite. Słuchaj, jest no zaraz się okaże, że sami żołnierze doprowadzą do tego, ale też niestety za 30-60 minut ma być ostateczny, tak tutaj podają rosyjskie źródła, ale no to może być też oczywiście, ale potwierdzają to też inne, więc jakby to jest warnews.pl w tym momencie. Za 30-60 minut Kijów zostanie zaatakowany, Rosja uderza wszystkim, co ma. Boże, kochane. To pytanie, co to znaczy wszystkim, co ma, bo ja wiem, że ma też na przykład potencjał nuklearny. No właśnie, nie, no myślę, że... A też w ogóle zachęcam was, bo ja wam w ogóle powiem, co warto obserwować, żeby być na bieżąco. Jest taki dziennikarz, też The Independent, prawda? Tak. Ja zaraz postaram się znaleźć jego imię i nazwisko, żebyście mogli sobie znaleźć, ale na pewno, bo Bukaro Banzai, czyli gość, który był dzisiaj twoim gościem, szacun, że znalazł w ogóle czas, że udało ci się z nim porozmawiać, bo on dosłownie minuta po minucie relacjonuje i opiera się na sprawdzonych informacjach. Oczywiście Łukasz Bok również cały czas jest top, absolutnie. No, od dawna. Cezary Faber, to jest człowiek naprawdę, którego warto zaobserwować i ja jeszcze pozwolę sobie chwilę poszukać, więc możesz przejąć głos. Znajdę jeszcze tego dziennikarza The Independent, bo on też potrafi podawać informacje, które są sprawdzone i bardzo ważne. O jest, znalazłem, także od razu powiem, to jest dziennikarz, który jest w ogóle też Ukraińcem, jest z Donbasu, reporter w The Kyiv Independent, dziennikarz wojenny. No, dziennikarze Independent w ogóle słyną z takiej niezależności i to robi Ilia Ponomarenko. Ilia Ponomarenko, pokażę wam ten profil, naprawdę słuchajcie, warto zaobserwować, bo to są, podałem wam cztery źródła informacji, możecie być na bieżąco tak jak ja, możecie wiedzieć gdzie szukać, możecie sami te informacje podawać dalej, bo to są informacje, a nie dezinformacje. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ja bardzo stawiam teraz też na amerykańskie kanały, CNN, czy też nie tylko amerykańskie, jak BBC, różne są te stacje, no CNN nie jest zbliżony do mojego światopoglądu, ale to nie o to teraz chodzi, bo tu mówimy o sytuacji, gdzie tak naprawdę światopogląd absolutnie nie ma znaczenia. No wiadomo, no, jak ktoś się czuje bardziej konserwatystą, to sobie może Foxa włączyć. No ja tam na przykład wolę CNN, uważam, że jest trochę profesjonalniejszy po prostu i ma fajnych też tych korespondentów wojennych, którzy ciągle nadają na żywo. Cały czas jest obraz z Kijowa, my widzimy te wybuchy, widzimy te bomby, cały czas możemy tak naprawdę na żywo przeżywać to razem z Ukraińcami, choć nikt nie chciałby tego przeżyć. Także to zachęcam prawda. Do obserwowania też właśnie zagranicznych czy amerykańskich stacji telewizyjnych. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, także po to, żebyśmy się mogli. Tak, żebyśmy się mogli rozwijać, ale słuchaj, tak wszystkie poradniki na YouTubie mówią, żeby właśnie w ten sposób, żeby w ten sposób zachęcać. No i jest nas coraz więcej. Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz pisze tak, ja stawiam na BBC i Sky News. I brawo, Sky... i brawo. I to jest cenna uwaga, ja Sky News nie mam, ale BBC też odpalam. Po prostu nie mam go w telewizorze, no niestety, nie wszystko możemy mieć. A chociaż mam full pakiet BBC, ale no niestety tego kanału nie mam. Full pakiet, a właśnie, a propos pakietów, wyłączono w Polsce działanie stacji rosyjskich wszystkich i to już niedawno, i to było wczoraj? Russia Today, wszystkie praktycznie stacje rosyjskie. Mało kto chyba w Polsce by wierzył w ten przekaz w sumie w gruncie rzeczy, no ale rozumiem taką decyzję. Z tej ciekawości możemy zobaczyć, jak się serwuje propagandę w Rosji po prostu, no. Ale wiesz, te kanały w tym momencie pokazują to, co się dzieje na Ukrainie, więc to, co puszczają anonimosi, więc teraz warto byłoby oglądać.
No to są jaja niesamowite. I zobacz, Darek, jak się zmienia też Chyba wojna bardziej tak mogłoby naprawdę. zaskoczyć tylko nagie zdjęcie Putina w tych telewizjach. To prawda, z newsów to muszę powiedzieć, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie z nami trener Czesław Michniewicz, więc kolejny fantastyczny gość na vlogu Ciemno po oczach. W poniedziałek z trenerem Michniewiczem dogadujemy termin Ale wieczorem, powiem także ci też, myślę, że... nie wiem, czy Łukasz obserwujesz też polskie stacje telewizyjne, jak relacjonują. I powiem ci szczerze, moim zdaniem i TVN, i TVP Info no, stają na wysokości zadania i dobrze informują o tym, co się dzieje. To prawda. Paweł pisze tak: Panie Łukaszu, dlaczego ma pan takie małe zasięgi? To jakie pan ma filmiki? To jest to naprawdę szok. Dziękuję, Pawle, zasubskrybuj kanał Ciemno po oczach. Pracujemy nad tym spokojnie. Nie od razu Kraków zbudowano Żyw. i Rzym. Trzeba po prostu budować sukcesywnie, stawiać na rozwój społeczności. Także, tak jak już mówię, nie ulegajcie dezinformacji. Na vlogu Ciemno po oczach są Słuchaj, wartościowe są najnowsze treści. straty. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało. 2800 ukraińskich żołnierzy zmarło. Stracili 80 czołgów, 7 helikopterów, 10 samolotów, 3200 Rosja, 102 czołgi, 8 helikopterów, 14 samolotów. Także te straty Ile są tu ludzi? równie Ile realne, ludzi? ale to też jest informacja z wczoraj. Te dane zostaną zaktualizowane. No tak, a ilu ludzi? Aha, bo tam było 2800, tak? To myślę, Ale to, co że... ciekawe, właśnie słyszałem, że wraz z obroną terytorialną i tymi ludźmi, którzy po prostu na zasadzie no, takiego chyba pospolitego ruszenia teraz idą do armii ukraińskiej, że armia ukraińska może dysponować nawet milionową armią za moment. No oczywiście wśród nich będą też tacy ludzie jak my, którzy poszli pod karabin i nie wiedzą za bardzo, jak go używać. No to prawda. Zlikwidowano w Polsce przeszkolenie wojskowe. Kiedyś było to obowiązkowe. No ja mam kategorię A wojskową, więc że tak powiem. No dzisiaj uważam, że to jest chyba błąd, że nie ma tego przeszkolenia wojskowego, chociaż 2-3 miesięcznego. No wiesz, no może nawet nie 2-3 miesiące, ale no zmieniłby nawet coś tydzień, żebyś wiedział, jak się tą bronią posługiwać, żebyś tak naprawdę wiadomo, no nie wiadomo, nie wiesz tego, czy te umiejętności ci się przydadzą. Oby się nie przydały, ale wydaje się, że ja powiem inaczej, my powinniśmy w szkołach tego uczyć normalnie. To powinny być zajęcia. Są zajęcia w szkole o nazwie przysposobienie obronne. Dlaczego tam nie ma zajęć ze strzelania? Ja na Tak, przykład tak, chodziłem ale... do prywatnej szkoły w liceum. I tam były zajęcia ze strzelania i trzymałem broń w rękach, więc dlaczego może być w prywatnej szkole taka dodatkowa lekcja, jak ktoś się zapisze, a dlaczego nie może tego być w państwowej szkole? Dzisiaj obowiązkiem państwa jest nauczyć nas, jak bronić kraju, skoro naszym obowiązkiem jest tego kraju bronić, kiedy zostanie on zaatakowany. To prawda, mało tego uważam, że to całe PO, czyli to przysposobienie obronne, to jest absolutna fikcja w polskich szkołach. Także ja jeszcze z moich czasów, kilkanaście lat temu, kiedy kończyłem szkołę średnią, to było tylko jakiś podręcznik i to są kompletne bzdury. No, tak jak Darek mówi, to jest kwestia prowadzenia ćwiczeń wojskowych i tak dalej. Także to jest to, o co chodzi. Antek Macierewicz pisze tak, ludzie w grupie Anonymous są też Rosjanie, oni robią, co do nich należy w godzinach pracy, ale później już nie. Anonymous nie zna granic. Żeby się przyłączyć, trzeba zwyczajnie wiedzieć. No właśnie, to jest ciekawe też, co Antek napisał. Także to jest też ważne. Ja chciałem jeszcze zapytać ciebie, Darku, co ty myślisz o nowej epoce w wojnie, czyli tej wojnie informacyjnej, bo mamy do czynienia z też potężną wojną informacyjną, którą okazuje się, że państwo teoretycznie słabsze militarnie, takie jak Ukraina, może wygrywać. Oczywiście z pomocą teraz właśnie anonimusów, czyli tych międzynarodowych hakerów, ale to może zmienić sporo w wojnie konwencjonalnej, klasycznej. No oczywiście, no my dziennikarze, jak mało kto wiemy, jak ważna jest informacja, jak wiele ona może zmienić. Dlatego każdy z nas, tak jak tu podawałem źródła, musi szukać informacji w rzetelnych źródłach informacji. Ale może to będzie płytkie. Ja uważam, że prawda zwycięża i mam nadzieję, że po prostu tak jednak w tym świecie będzie, że tych właściwych ludzi stojących po dobrej stronie, tak jak śpiewał Niemen, tak? Że ludzi dobrej woli jest więcej, więc liczymy na to, że będzie ich bardzo dużo, a nawet więcej. Natomiast też chyba zaczyna, to my jeszcze tego wątku nie poruszyliśmy na twoim kanale. To jest idealny moment, żeby to zrobić. Zostało nam 8 minut do końca, więc też jest ciekawa kwestia Tajwanu, czy się nie otworzy drugi front przecież, dlatego że Chiny są ciągle bardzo mocno zainteresowane Tajwanem. I była informacja nawet w momencie, kiedy rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę, w tym momencie również chiński okręt podpłynął
do wód Tajwanu i to było bardzo niepokojące. I być może stanowcza reakcja Ukrainy i NATO odwiodła Xi Jinpinga do tego, żeby ten Tajwan zaatakować. Na to liczę, że to się nie wydarzy, bo Tajwan to jest naprawdę dzisiaj kolebka technologii, nowoczesności i nie wyobrażam sobie, żeby ten sojusznik wolnego świata zniknął, bo Chińczycy chcą na nim położyć swoją łapę. Wiemy, co się działo w Hongkongu. I powiem tak, też wydaje mi się, że Putin mięknie, bo Xi Jinping wykonał do niego telefon i mówi: chłopie, weź ogarnij się i zakończ tą wojnę. To prawda. Darek, jest pytanie do ciebie jeszcze z czatu. Paweł pyta: panie Dariuszu, czy to się może skończyć szybko? Pracuję i żyję w Norwegii, a rodzinę mam w Polsce. Coraz bardziej się boję, że coś będzie takiego w Polsce. Pozdrawiam panów serdecznie. Pozdrawiam cię, Paweł. Darku, oddaję ci głos. Bo dziękuję za to pytanie. Również pozdrawiam. Myślę tak, myślę, że to może się zakończyć szybko. Myślę, że to może się zakończyć nawet pojutrze, ale no nie wiemy tego na 100%, tak? To jest tylko spekulacja. Jeżeli wojska ukraińskie będą broniły się nadal, jeżeli będą trzymały swoich pozycji, jeżeli codziennie rosyjskie matki będą dowiadywały się o tym, że ich synowie są straceni, że nie żyją, to nie będzie Putinowi na rękę, będzie bardziej skłonny do rozmów, do ugód. Wydaje się też, że jeżeli będzie widział, że on tej wojny nie wygrywa, to może się wycofać, no bo będzie po prostu z każdym dniem sytuacja gospodarcza jego kraju coraz gorsza i to jest jakby logika, ale wiemy też, że Putin nie zawsze działa logicznie. Natomiast wiemy o tym, że wojna kosztuje i nie tylko ludzkie życie, ale też pieniądze. Sankcje plus wydatki wojenne to jest naprawdę duży koszt i to jakby motywuje mnie do tego, żeby powiedzieć panu, że tak. Więc jakbym miał spekulować, ja liczę, że ta wojna rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Naprawdę. Ja na to liczę, ale po prostu po myśli Ukrainy, że Rosjanie zobaczą, jak duży jest opór. Jeszcze więcej będzie takich informacji, że rosyjscy żołnierze na przykład składają broń, bo nie chcą walczyć. No to kto będzie miał wygrać tę wojnę? Więc liczę na to bardzo gorąco. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Proszę się nie bać. Nie jesteśmy na szczęście jeszcze na froncie, chociaż mamy świadomość tego, że czy Norwegia, czy Polska, no do Rosji daleko nie mają, jesteśmy wręcz granicą Paktu Północnoatlantyckiego i myślę, że pewne obawy na pewno będą zawsze nam towarzyszyć, ale jak masz takiego sąsiada jak Rosja, to nigdy nie możesz spać spokojnie. Dokładnie, jeszcze jest jedna rzecz, pamiętajcie o tym, że tak naprawdę ta wojna nie toczy się tylko i wyłącznie o cele polityczne, ale także o bogactwa, które ma Ukraina i Rosja chce na tym położyć łapę, bo to też zawsze o to chodzi, o czarną ziemię, o po prostu bogactwa naturalne, które ma Ukraina, ogromne bogactwa naturalne, także weźmy to też pod uwagę, że to jest walka o surowce, również gdzieś w podskórnie. No i ten aspekt ekonomiczny też jest niezwykle istotny. I tutaj właśnie te bilionowe, te miliardowe straty, wojna kosztuje bardzo dużo pieniędzy, także ma to też swoje znaczenie. Jeżeli będzie kosztowała Putina bardzo dużo pieniędzy, no to siłą rzeczy on będzie się zastanawiał. Będą się zastanawiać oligarchowie rosyjscy, co zrobić. Taka jest prawda. Wiesz co, no oczywiście, że tak. Trudno się z tym nie zgodzić. No także to też ma swoje znaczenie. Wojna to jest też wojna ekonomiczna. Pamiętajcie o tym. Wojna to jest kwestia surowców, bo o tym się też mało mówi, że tak naprawdę Rosja chciała, co jest głównym celem Rosji, nie okupacja Ukrainy, tylko głównym, nie inkorporacja Ukrainy, tylko głównym celem Rosji jest zainstalowanie tego marionetkowego rządu, który po prostu będzie, tak jak Łukaszenka na Białorusi, będzie wykonywał wszystkie polecenia Putina, wszystkie, po prostu na jeden telefon, czy tam SMS nawet. Więc chodzi też o kontrolę po prostu najzwyczajniej w świecie, tak? Tak, to nie jest pierwsza sprawa, że marionetkowy rząd. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego pytania, bo ono było dobre i powiedzieć, że dzisiaj mamy mieć ten główny atak, więc jeżeli Ukraina przetrzyma ten główny atak, to może to być bardzo dobra informacja, więc trzymajmy kciuki, żeby tej nocy Kijów nie padł, ani następnej, ani żadnej innej, bo jeżeli będziemy mieli ciągle informację, że Kijów broni się nadal, to jest szansa na to, aby ta wojna skończyła się szybko. I też myślę, że są naciski, tak jak powiedziałem, jeszcze jako argument mogę dodać, że wydaje mi się, że są chińskie naciski, aby zakończyć tę wojnę, bo to się wymknęło Putinowi totalnie spod kontroli, a może dojść do jeszcze większej tragedii, bo podkreślam, Czarnobyl to jedno, ale ile jest elektrowni atomowych? Jeden pocisk i słuchajcie, jesteśmy skażeni. No, a kto tego Putina pociągnie do odpowiedzialności, nawet jak nam skazi wszystko tutaj dookoła, co mamy? Wszystko, co kochamy. Zabrał ludziom normalne życie, może zabrać i planetę tak naprawdę.
Może poza tym właśnie, jeżeli dojdzie do takiego skażenia, tak jak Darek mówi, są jeszcze obiektywne czynniki, które mogą zdecydować o tym, że skutki będą nieodwracalne przez kilkaset lat. Przez kilkaset lat. Weźmy to też pod uwagę. Zagrożenie jest duże. Nie chcę tutaj się dołować, ale no, trudno, żebym Państwu o tym nie powiedział. Chcę być z Państwem szczery i też takie wątpliwości mi towarzyszy. Darku, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Naprawdę myślę, że bardzo dużo roboty włożyliśmy w to, żeby Państwu to wszystko przedstawić. Nie mówię, nie wykluczam, że jutro nie spotkamy się z Wami, dlatego że no, może się zdarzyć wszystko. Jeszcze raz powiem, jak Romek Kołto, nie planuję, ale może być różnie. Może nie wytrzymam po prostu i tak naprawdę, jak pamiętacie, stali widzowie to wiedzą, w pierwszym dniu weszliśmy 3 razy. No, była taka potrzeba po prostu, także to też kwestia jest tego, jak to będzie wszystko wyglądać. Trudno mi w tym momencie dokładnie się odnieść do tego. Bardzo Ci dziękuję, Darku, jeszcze raz. Naprawdę porozmawialiśmy, myślę, że długo, ale też rzeczowo. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie do programu. Jak zwykle to była wielka przyjemność. Trzymam kciuki za jego rozwój. Cieszę się, że można tutaj wypowiedzieć swobodnie swoje zdanie. Jest to dla mnie taka platforma też, żeby rzucać swoje luźne przemyślenia i dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle to była przyjemność, ale dzisiaj jest naszym obowiązkiem rzetelnie Państwa poinformować i mam nadzieję, że to udało się zrobić. Dzięki wielkie. Dzięki. Trzymaj się, Dareszku. Do zobaczenia. Dobranoc. Cześć, Łukasz. Pozdrawiam. Cześć. Dariusz Nowakowski, jak widzicie, jeden z, myślę, że z lepszych, cenniejszych ekspertów Loga Cioną po oczach. Jest już bardzo, bardzo późno. Jeszcze miałem w planach zadzwonić do Jarka Kruka z tygodnika Piłka Nożna. Jeżeli rzeczywiście, jeżeli byście chcieli, jeszcze nie wiem, czy Jarek nie śpi, natomiast 5 czy 10 minut możemy z Jarkiem spróbować porozmawiać, ale myślę, że jest już bardzo, bardzo, bardzo późno. Mam nadzieję, że nic takiego się też nie wydarzy w międzyczasie, co by nam po prostu miało umknąć. Słuchajcie, naprawdę, odetchnijmy może trochę. Zagraliśmy prawie 2 godziny 47 minut. Proszę osób, chociaż to są głosy, dawaj go. No nie wiem, czy Jarka możemy w tym momencie budzić. Może pozwólcie, że ja napiszę do niego na Facebooku. Zobaczymy tylko, czy jest aktywny, bo żeśmy się umawiali, natomiast nie chcę po prostu budzić. Hej Jarku, napiszę mu, czy nie śpisz. Jak tak zadzwonię na zamknięcie programu, zadzwonię na zamknięcie programu. Generalnie rzecz ujmując, też właśnie nie chcę mu w jakiś... O, jest gotowy, Jaromir Kruk pisze, także dobra, jest z nami, zgłasza się na czacie, więc dajemy. Jest tutaj chęć taka, żeby właśnie z Jarkiem jeszcze porozmawiać, ale chciałem się upewnić, czy po prostu może rozmawiać. Także jest z nami na czacie, już dzwonimy do Jaromira Kruka z tygodnika Piłka Nożna, także naszego stałego eksperta. Halo? Cześć Jareczku, dobry wieczór. No nie chciałem, nie wolałem się zapytać po prostu też ciebie, czy... Właśnie ci pisałem ci na Facebooku, na czacie. Tak. Na YouTubie, na czacie. Ja tu czekam na ciebie, a ty mówisz, ja bym czekał, gdybym nie zadzwonił, byś do mnie. No właśnie, nie. Jarek, powiedz jedna rzecz. Czy twoim zdaniem to, że Kijów broni się tak długo, to jest nadzieja dla wolnego świata, to jest nadzieja na to, że ten hełmowy jar się obroni przed tymi hordami Putina i wszystko to pójdzie w dobrą stronę. Może nie dobrą, ale w lepszą niż nam się wydaje. Ja wierzę w to, że tak będzie. Wierzę w to, tak naprawdę od rana do wieczora się interesuję tym, co się dzieje na Ukrainie, cały czas na bieżąco śledzę. Wszystko dokładnie też rozmawiam z osobami, które są na Ukrainie i przedstawiałem, jak to wszystko wygląda. Myślę, że tam Rosjanie mają bardzo ciężkie warunki postawione. Ginie ich wielu. Zaskoczenia też, bo przecież oni rozciągają swoje linie zaopatrzeniowe i na tyłach też mają bardzo duże problemy, bo Ukraińcy są przygotowani też do wojny partyzanckiej, do wojny podjazdowej. Zaskakują ich cały czas, znają doskonale teren. No i chciałbym, żeby Kijów się obronił. Wierzę, że są na to temu przesłanki. Przybywa cały czas jakaś broń dla obrońców Kijowa, przybywają ochotnicy. Boję się troszkę tych
kolejnego rzutu armii rosyjskiej. Tam są lepsi, podobno lepsi żołnierze też. Wiem, że Czeczeńcy, renegaci kadrowo mają walczyć też po stronie rosyjskiej. To są pupile Putina. Ale myślę, że Ukraińców też na pewno ktoś wspiera. Też na pewno ktoś wspiera. To są najemnicy, ochotnicy z różnych krajów, między innymi z Białorusi, też podobno z Rosji. To jest ważny moment dla świata, ważny moment dla świata. To przykre jest to, że tak świat patrzy biernie, tylko jest to półbiernie na Putina. Wariata, totalnego wariata, szaleńca, psychopatę. Brakuje słów nawet, żeby to powiedzieć. Ja mam przed oczyma obrazki z finału Mistrzostw Świata z Rosji 2018 roku, kiedy on był na inauguracji na meczu Rosja-Arabia Saudyjska, tak triumfował. Właśnie cieszyłem wtedy, że jestem w tej Rosji, a teraz patrzę na to przez inny wymiar, dlatego że oni to świetnie przygotowali, ale chcieli pokazać, że stać ich na wszystko i tak naprawdę pokazują niestety, że stać ich na wszystko w drugą stronę, ale nie są niezwyciężeni, nie są niepokonani. Zostali już w Afganistanie kiedyś, nie udawało im się wiele wojen, często wywoływali prowokacje różne, propagandowo też atakowali. Te numery takie, że z przebieraniem się za ukraińskich żołnierzy, to jest tragedia, to zabijanie cywili, mordowanie dzieci. Dla mnie to jest, szczerze, Rosja jest dla mnie całkowicie stracona. To jest, tak. Nie zamierzam tam kiedykolwiek jeździć, nie chcę tam jeździć, nie chcę mieć nic wspólnego z tą nacją. To jest kompromitacja dla świata XXI wieku. Obrazki z Kijowa, przypominam obrazki z Powstania Warszawskiego z 1944. To jest dramatyczne, to jest dramatyczne. Wiadomo, że w naszej historii z Ukrainą było wiele niedomówień, też była rzeź wołyńska. My też na pewno nie jesteśmy bez winy w wielu sprawach, ale minęło trochę lat. Trzeba jednak się zbliżać bardziej do tej Ukrainy, dlatego że to też patrząc politycznie, strategicznie, to też jest na pewno jakiś bufor z jednej strony przez Rosję, i trzeba tej Ukrainy bronić, a także szkoda tych zwykłych, normalnych ludzi, bo jest tam wielu wspaniałych, wartościowych ludzi. Moi znajomi też walczą w Kijowie, są tam ludzie tacy, którzy walczą w Kijowie, też związani z dziennikarstwem. Jeździłem też na mecze Ligi Mistrzów tam do Kijowa na spotkania różne, czy to reprezentacje, czy to klubów z Ukrainy. Tego mi brakuje trochę, jak sobie myślę, że Rosjanie ich bombardują, że ich atakują, tak, no to jest straszne, ale analizuję sobie, co się dzieje na froncie. Armia ukraińska na pewno jest dobrze przygotowana. Myślę, że też powinny pociągnąć rezerwy jakieś, ochotnicy. Ta determinacja zatrzyma żołdaków, bandytów, morderców, kretynów, powiem szczerze, psychopatów Putina. Tacy ludzie nie mają, dla mnie nie mają prawa istnienia ogólnie. Dla mnie też. Ci, którzy kąpią się tam w krwi, ci, którzy przychodzą zabijać do innego kraju, niszczyć normalne życie, którzy potrafią się pastwić nad ludźmi, oni nie powinni istnieć. Oni nie powinni istnieć. Tak jak mówię, no, dla mnie Rosja jest całkowicie stracona przez tego wariata. Kompletnie. Kompletnie. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym krajem. Mimo, że tam spędziłem wiele miłych chwil. Żal mi tego, co się dzieje. Ale liczę na zwycięstwo dobra i że taka Ukraina pokaże światu, że może się obronić. Unia Europejska nie do końca zdaje egzamin, tego, że jest tak skostniałą instytucją, że biurokracja ją zżera, ale cieszę się, że poszczególne kraje pomagają. No i zobaczymy, co będzie dalej. No, trzymajmy kciuki za Ukrainę, bo tyle możemy zrobić. Wierzmy w to, bo jeżeli oni nie wygrają, to niedługo straszny wróg stanie u naszych bram. To jest właśnie straszne. Czy będzie NATO, czy nie, to może nas zaatakować. I możemy ponieść ogromne straty, też mogą ginąć u nas ludzie. No, nikt nie chce takich sytuacji, kiedy syreny wyją, jak widzimy to w Kijowie. Teraz to jest troszkę inna ta wojna, dlatego że mamy wszystko na bieżąco, relacje, czy to wideo. Teraz ciężej jest na pewno ukryć zbrodnię. Rosjanie to zbrodniarze, Rosjanie to jest kraj zbrodniarzy. Jak sobie tak przeanalizowałem historię, jak anektowali Gruzję po wojnie, jak anektowali jeszcze w latach 20. Armenię, Azerbejdżan, co wywoływali, niszczyli te jeśli te powstania chłopskie wykorzystywali broń chemiczną, do tego jeszcze Tuchaczewski, co robili w latach 40., 50., wszędzie, gdzie jest wojna, są Rosjanie. I dobrze, jeżeli ktoś powie, że Amerykanie też uczestniczyli w wojnach, myślę, że nie ma większych barbarzyńców niż Rosjanie. Są barbarzyńcy, dla których dla takiego Putina życie ludzkie nie ma znaczenia, że giną jego żołnierze, jakie to ma znaczenie, będą następni. Ważna jest władza, obsesja. Obsesja tej wielkości Rosji, ale Rosja gospodarczo się na pewno wykańcza. Wykańcza się przez tą wojnę. Szaleniec zniknął do tej wojny. I też liczę na to, że ktoś
Ambros i będzie mądry. Jarek, nie szaleniec, ile człowiek do szpiku zły. No tak to to po jest, prostu. To jest symbol, to jest Rosja jest w tej chwili imperium zła. Tak. Tak jak była za Stalina, to jest teraz tak imperium zła. Nie bójmy się nazywać sprawy po imieniu, bo to jest imperium zła. Mi się kojarzy tylko ze złem. Jak ja myślę teraz Rosja, to myślę sobie katy. 44, jak instalowali tutaj pachołków, swoich pachołków, którzy walczyli z żołnierzami niezłomnymi, z prawdziwymi patriotami, a dziś po latach słyszymy, że to byli wyzwoliciele. No mi się śmiać chce. Tak, i że Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała. Także no... W 39 roku wchodzili w pokojowych zamiarach. Wchodzili w pokojowych zamiarach, mordowali też, mordowali. Oni zawsze wchodzą w pokojowych zamiarach. Oni wreszcie w 2008 w pokojowych zamiarach do Gruzji. Wywołali w pokojowych zamiarach wojnę w Czeczenii, którą wygrali dzięki temu, że przekupili ludzi Kadyrowa, że przeszli na ich stronę i zrobili sobie kacyka, który teraz rządzi w Czeczenii. Czeczenia powinna być niezależnym państwem. Tak, ale Jarek, to, Kadyrow się natychmiast zerwie. To są oni się zamieszanie ale... w Armenii, w Azerbejdżanie. Kadyrow się zerwie natychmiast z tego sznurka, jak Putin, wiesz, umrze albo podupadnie na zdrowie, albo coś tam się wydarzy, przewrót to Czeczenia, to Kadyrow nagle stanie się przywódcą wolnej Czeczenii. Zobaczysz, że tak będzie. To tylko jest kwestia tego, że tam gangster... Ale jak Kadyrow pojedzie walczyć teraz na Ukrainę, to może tu zginąć. Też. Tak. Tak, to też prawda. To są też, ale to też są bandyci. To też są tak, bandyci. Oczywiście, że bandyci. Tak. To są to Einsatzgruppen. Zdradzili wolnych Czeczenów, sami swoich ludzi zdradzili, mordowali swoich ludzi, mordowali cywili, dzieci, kobiety. Dla nich nie ma znaczenia to wszystko, naprawdę. No ale jestem dobrej myśli, bo jeżeli Ukraińcy walczyli przez te ostatnie dni zaciekle, to myślę, że sobie teraz też dadzą radę i będą walczyć. Co jest godne podkreślenia, cały czas są bardzo dobrze zorganizowani też pod względem informacyjnym. Wojnę informacyjną na pewno z Rosją wygrywają. Mamy prawdziwy obraz bandytów z Rosji. Dzięki temu, co widzimy. Ja życzyłbym sobie, żeby ich spotkała taka sroga kara. Taka sroga kara, nie ma, nie wiem, to nawet procesu nie trzeba mieć. No to. Ja sobie nie wyobrażam, że Putin stanie przed Trybunałem w Hadze. W jaki sposób stanie przez... A nie to jakby jakaś bombka na niego spadła. To prawda. Zobaczymy. Jarku, bardzo ci dziękuję. 8 minut po północy. Zagraliśmy już dzisiaj 3 godziny, także myślę, że... Dziękuję. Ja jeszcze pozwolę, tak. Że jeszcze coś powiem, bo oczywiście program Cieną po oczach jest też o piłce nożnej. Jasne. Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał grać z Rosją. Nikt nie będzie w ogóle, że Rosja na kilka lat zostanie ogólnie wykluczona z rozgrywek, wszelkich rozgrywek międzynarodowych w każdym sporcie. I nie wyobrażam sobie, żeby FIFA ich nie wykluczyła. Jeżeli Infantino tego nie zrobi, to jest skończonym zbrodniarzem. Bo kto popiera Putina, ten jest taki sam jak on. Także liczę na to, że tak będzie. Bo ja sobie to, co może lepiej, jakbyśmy oddali wszyscy po kolei, oddawali walkowe Rosji, żeby zdobyła Mistrzostwo Świata. To nie o to chodzi. No oczywiście, że nie, tak. Nie można mieć pretensji do piłkarzy, ale kogo oni reprezentują. Oni reprezentują zbrodniarzy. Tak jak powiedział Roman Kołtoń, na chuj z tym mundialem po prostu. Także tak to... Oni zepsuli nam... Zepsuli piłkę, zepsuli cały świat. Taka piłkę, jest prawda. Zepsuli cały świat i ja nie mam radości nawet oglądając mecze. Oglądam mecze, oczywiście oglądam mecze, ale nie mam radości, bo gdzieś tam z tyłu głowy są obrazki z Kijowa, z ukraińskich miast, ofiarności tych mieszkańców Ukrainy, brutalności rosyjskich żołnierzy, powiedzmy sobie też uczciwie, często będący pod wpływem narkotyków. To są psychopaci. Żeby ich tak szlak trafił, powiem na koniec. No ale trudno się... Dziękuję bardzo za udział w programie i życzę miłej nocy. Dzięki, trzymaj się. Żebyśmy się rano obudzili, żeby Kijów dalej walczył. Dokładnie, w walce Kijowa na pewno Kijów wspieramy. Trzymaj się, Jareczku, do zobaczenia. Trzymaj się, dobranoc. Do zobaczenia. Dziękuję wam wszystkim. Zagraliśmy 3 godziny prawie, więc myślę, że to bardzo dobry wynik, ale rzeczywiście no, obowiązki młodego taty malutkich dzieci wzywają. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Tak jak mówię, nie zarzekam się, że jutro live'a nie będzie. Wszystko to zależy od sytuacji, która będzie.
podczas wojny. Będziemy to wszystko dla Was relacjonować. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Pomyślcie, kiedy będzie Czesław Michniewicz w przyszłym tygodniu. W poniedziałek dogadujemy termin, kiedy będzie dokładnie trener Czesław Michniewicz na vlogu Cioną po oczach. Jeszcze raz proszę o subskrypcję. Być może kogoś natknie także stała subskrypcja. Nie jest to drogo, bo 9,99 najtańsza miesięczna subskrypcja, ale każde wsparcie dla vlogu Cioną po oczach się przyda. Trzymajcie się, na koniec jeszcze nasz Indianin, który zawsze wspiera słabszych. Do zobaczenia. Salut.